Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło przywitać Państwa wszystkich w dniu dzisiejszym na spotkaniu, które nazwaliśmy debatą. A debatą tego naszego spotkania jest uciążliwość pod nazwą odory. Czemu się dzisiaj tutaj spotkaliśmy? Spotkaliśmy się dlatego, że w roku 2018 mieliśmy dużo zgłoszeń, dużo, mówię, w porównaniu do lat co najmniej 6-7, a więc ja tutaj już przez moment, jeśli Państwo ten wykres, kto szybko popatrzył, to zauważył, że w roku 2018 mieliśmy tych zgłoszeń około 70 i to był rok, w którym ilość zgłoszeń była porównywana z rokiem, o ile pamiętam, 2013, tym takim najcięższym na przestrzeni tych lat 2010-2013. To spotkanie również, czy jego możliwość zwołania, czy potrzeba, wyniknęło na jednym ze spotkań, moich spotkań przedwyborczych, które miało miejsce tutaj na sali, wywiązała się, nie było to akurat tematem kampanii wyborczej, broń Boże, ale wywiązała się dyskusja, na której padło z mojej strony stwierdzenie, że jeżeli zostanę burmistrzem na następną kadencję, to między innymi zorganizujemy w jak najszybszym czasie taką debatę, spotkanie z mieszkańcami, z podmiotami działającymi na naszym terenie, z instytucjami, które badają przyczyny powstawania zanieczyszczeń, wyciągają z tego wnioski, które mogą podjąć odpowiednie decyzje. Również Komisja Środowiska w grudniu zeszłego roku, zaraz po rozpoczęciu kadencji, podjęła taki wniosek, aby jak najszybciej burmistrz takie spotkanie zorganizował. I tak, czyli mamy teraz dwa podmioty: burmistrz, Komisja Środowiska. No i przede wszystkim problem, jeżeli on jest, żebyśmy się mu przyjrzeli ponownie, bo na pewno dużo lepiej żyłoby nam się, gdybyśmy tego problemu nie mieli. A on jednak od czasu do czasu wraca poprzez nasze nosy, że tak powiem, czyli go czuć, nie widać, tylko czuć. Witam jeszcze raz wszystkich serdecznie. Ja myślę, że przywitanie to będzie potem z każdego indywidualnie. A o dalsze prowadzenie poproszę pana sekretarza Marcina Cyckiewicza. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie w swoim własnym imieniu. Zanim przejdę do oficjalnego segmentu powitań zgodnie z wymogami prawa, uprzejmie Państwa informuję, że dzisiejsze spotkanie jest utrwalane zarówno jeśli chodzi o wizję, jeśli chodzi również o fonie i jest bezpośrednio transmitowane na Facebooka. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że zaproszenie na dzisiejsze spotkanie przyjął zastępca Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie, pan Ryszard Listwa. Witamy serdecznie. Bardzo nam miło, że dotarli do nas przedstawiciele Rady Powiatu w Olkuszu z panią wiceprzewodniczącą Barbarą Żonkę na czele. A także witam przybyłych radnych powiatu olkuskiego pana Tomasza Bargieła, pana Grzegorza Noconia i pana Kamila Wołka. Mam nadzieję, że dotrze do nas jeszcze w Krakowie. Czekamy na pana starostę powiatu olkuskiego Pawła Piasnego. Mam nadzieję, że zaszczyci nas swoją obecnością, jak również przedstawicieli służb powiatu olkuskiego w osobie pana dyrektora Jana Książka, dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, i pana Patryka Pstryca z Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu. Bardzo serdecznie witam przedstawicieli służb i inspekcji powiatowych. W imieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu reprezentują powiatowego inspektora pani Bożena Janik i pani Jagoda Lekka-Wronicka. Serdecznie witam. Szanowni Państwo, komendanta powiatowego z Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu reprezentuje pan starszy kapitan Marek Potek. Serdecznie witam.
mi ogromnie miło witać samorządowców sąsiedniej gminy Bolesław z panią przewodniczącą Rady Gminy Bolesław, panią Ewą Dychton. Wraz z pozostałymi radnymi Rady Gminy Bolesław. Witamy serdecznie. Witamy również serdecznie wójta gminy Bolesław, pana Krzysztofa Dudzińskiego. Szanowni Państwo, są z nami również przedstawiciele zakładów przemysłowych funkcjonujących na naszym terenie. W szczególności jest z nami pan prezes Bogusław Ochab, prezes zarządu, dyrektor naczelny zakładów przemysłowych Bolesław. Spółkę Bołtek, spółkę z o.o. reprezentują panowie Stanisław Chmura i pan Leszek Noga. Witamy serdecznie. Spółkę Arkop reprezentuje pan Arkadiusz Przystanek. I witamy silną reprezentację Zakładu Gospodarki Komunalnej Bolesław w Bolesławiu z panem dyrektorem Robertem Nielawą. Z panem Arkadiuszem Uchajerem. Proszę, Adamem Uchajerem i Łukaszem Bazarem. Bardzo przepraszam. Witamy serdecznie. I szanowni Państwo, witamy też samorządowców gospodarzy, czyli gminę Bukowno, pana przewodniczącego Rady Miejskiej Edmunda Gmitruka, panią wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej Justynę Markiewicz. Witam przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Bukownie Leopolda Derdę. Witam wszystkich Państwa pozostałych radnych Rady Miejskiej w Bukownie. Także gospodarza naszej gminy, pana burmistrza Mirosława Kajciszewskiego, pana wiceburmistrza Józefa Palucha, a także pracowników referatu ochrony środowiska i rolnictwa Urzędu Miejskiego w Bukowni, którzy będą pomagać mi organizacyjnie zapanować nad tym spotkaniem. Witam również przedstawicieli mediów, a także najważniejszych uczestników tego dzisiejszego spotkania, czyli Was, drodzy mieszkańcy naszego miasta. Witam Was bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, pomysł na dzisiejsze spotkanie przedstawił pan burmistrz. Chcemy ze sobą szczerze i otwarcie porozmawiać o tym, co nas boli, jeśli chodzi o odory. Dlatego program dzisiejszego spotkania będzie wyglądał następująco. Na początek wystąpienia przedstawicieli władz, inspekcji, zakładów pracy, którzy w tej chwili zgłosili chęć przedstawienia swoich prezentacji. A na koniec, myślę, że to, co Państwa najbardziej interesuje, otwarta dyskusja. Myślę, że na każde pytanie znajdzie się odpowiedź. Myślę, że żadnego pytania nie musimy się obawiać. Chodzi o to, żebyśmy sobie szczerze powiedzieli, jak możemy problem rozwiązać, jak możemy szukać zmniejszenia tych uciążliwości. A na początek poproszę panią kierownik referatu ochrony środowiska i rolnictwa, panią Marzenę Lato, o zaprezentowanie właśnie ilości zgłoszeń w ostatnim okresie, jeśli chodzi o uciążliwości odorowe. Dziękuję bardzo. Dotyczące uciążliwości odorowych. Zgłoszenia te nasiliły się i problem właściwie uciążliwości w 2013 roku od lipca. Od tego czasu postanowiliśmy te wszystkie zgłoszenia spisywać. Głównie to były zgłoszenia telefoniczne. Zgłoszenia spisywaliśmy w zeszytach w formie takiego wykazu, który zawierał dane następujące: datę zgłoszenia, osobę zgłaszającą i na jakiej ulicy zamieszkuje, kto zgłoszenie przyjął, miejsce i czas występowania odorów, źródło emisji, charakter i intensywność tych odorów oraz zaczęliśmy w pewnym momencie spisywać warunki pogodowe, które mogły wskazywać na przyczynę. Ponieważ odpowiednie zestawienie tych zgłoszeń w postaci wykresów może nam bardziej zobrazować problem, postanowiliśmy zestawić te zgłoszenia w
formie dwóch wykresów. Wykresów rocznych zgłoszeń i wykresów miesięcznych zgłoszeń w poszczególnych latach. Zgłoszenia roczne, tak jak widać na przedstawionym slajdzie, największe były w 2013 i 2018 roku. Później problem był mniej więcej na zbliżonym poziomie w 2014, 2015 i 2016. Spokój względny mieliśmy w 2017 roku. Natomiast rok obecny to jedna data, 7 lutego, kiedy mieliśmy zgłoszenia z ulicy Poprzecznej uciążliwości z godzin rannych. Drugi wykres przedstawia właściwie rozkład w poszczególnych miesiącach danych lat liczby zgłoszeń i właściwie mamy początek problemu zobrazowany w lipcu i w sierpniu w postaci tego wysokiego piku. To trochę mogłoby zakłócać obraz. W innej skali przedstawiliśmy następne lata na następnym slajdzie. W innej skali widać to może bardziej wyraźnie. Zestawienia tych zgłoszeń w poszczególnych miesiącach, to może przeczytam, w listopadzie 2013 roku, w lipcu 2013 roku 23 zgłoszenia, w sierpniu było 13. Ten następny slajd przedstawia nam problem w ten sposób, że zaczął się w czerwcu, mieliśmy 5 zgłoszeń, w lipcu 14, później w poszczególnych miesiącach aż do grudnia po kilka zgłoszeń. Rok 2015 to w lutym mieliśmy 6 zgłoszeń, w marcu 2, później właściwie nasiliły się te zgłoszenia od lipca do października, również było po jednym zgłoszeniu w listopadzie i grudniu. 2016 rok to zgłoszenia od kwietnia do listopada. Rok 2017 to właściwie pojedyncze zgłoszenia ze stycznia, następnie z lipca, dwa z sierpnia i jedno zgłoszenie z października. No i rok 2018, kiedy mieliśmy znowu tak jakby pogromny problem tego zjawiska uciążliwości odorowych od czerwca, 20 właściwie 9 czerwca aż do listopada mieliśmy tych zgłoszeń 70. W tym roku, tak jak już powiedziałam wcześniej, mieliśmy dwa zgłoszenia. Te dwa wykresy zobrazowały tak jakby problem, który rzeczywiście istnieje. My z mieszkańcami rozmawiamy właściwie od początku występowania tych uciążliwości odorowych. Zgłoszenia od mieszkańców pochodzą głównie z ulic Poprzecznej, Leśnej, Sosnowej oraz Przyległych. Jeśli chodzi o miejsce i czas występowania odorów i źródło odorów, mieszkańcy wskazują Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolesławiu. Konkretnie najpierw było to składowisko, w tej chwili pierwsze zgłoszenie z maja 2016 roku mieliśmy odnośnie sortowni. Wskazują również firmę Arkop, ZGH Bolesław i firmy zlokalizowane na terenie i w okolicy tego zakładu oraz wcześniej wskazywali na Karolinę Południową, jest to zakład już nieistniejący. Charakter uciążliwości, który określali mieszkańcy, czyli tych odorów, to smród organiczny, zgniłe jaja, siarkowodór, smród zagniewający, taki jak na wysypisku, również zapachy chemiczne i nieorganiczne, nawozowe lub kilka tych zapachów według nich było zmieszanych. Jeśli chodzi o warunki pogodowe, które spisywaliśmy okresowo, ale nawet jeśli widać na tych wykresach, to te uciążliwości głównie występowały w okresach z wyższymi temperaturami po długotrwałych opadach, czyli właściwie okres od wiosny do jesieni z największą intensywnością w okresie letnim.
Zatem, skoro istnieje problem tych uciążliwości odorowych, to powinno znaleźć się też jego rozwiązanie. Oczywiście sprawa jest niełatwa, wszyscy o tym wiemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pani kierownik. Szanowni Państwo, sami widzieliście, że w miesiącu, w roku 2018 tych zgłoszeń do Państwa, od mieszkańców było aż 70. My na bieżąco rejestrowaliśmy je i przekazywaliśmy je do podmiotu, który jako jedyny jest w stanie przeprowadzić kontrolę, jeśli chodzi o ochronę środowiska, czyli do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie. Jeśli mogę w tym momencie, panie inspektorze, prosić o zabranie głosu i ustosunkowanie się do tych zgłoszeń, do tego problemu. Szanowni Państwo, ja tutaj przyjechałem w zasadzie, żeby się zorientować, jaki jest rozmiar problemu i w którym miejscu, do którego miejsca kierować nasze działania, bo tak to trzeba powiedzieć. Faktem jest, że rok ubiegły należał w całej Polsce, w Małopolsce też, do lat, w których wyjątkowo ten problem się nasilił. Tutaj podchodząc do na podstawie wstępnych informacji, co tutaj uzyskujemy od Państwa i też rozumiem, że obszar został też wyznaczony w pobliżu i z tego, gdy weźmiemy wszystkie dane, będziemy mogli zawęzić obszar naszych poszukiwań, mogę powiedzieć, co zrobimy teraz. No bo tutaj pewne działania są podejmowane dla tego typu zakładów globalnie, że tak powiem. Pierwsza rzecz, bo w zeszłym roku mieliśmy przypadki, jeśli chodzi o odory wychodzące z zakładów utylizacji odpadów, no to przede wszystkim zwróciliśmy uwagę, żeby odpadów zielonych nie transportować do zakładów w workach szczelnych, bo to jest pierwsza rzecz taka prewencyjna. Wiem, że z tym też nie jest tak łatwo, nie, żeby to wyegzekwować. W Chrzanowie i w rejonie Chrzanowa, żeby do tego takiego zobowiązania przyjętego w sposób trwały dojść, no to musiała się zbierać grupa samorządowa z dwóch powiatów i mam nadzieję, że w tym roku podejmą odpowiednie działania, no bo dość rozprzestrzeniła się praktyka, także i w Krakowie, że odpady zielone dochodzą, przychodzą w formie zamkniętych, gdy beztlenowce zdominują proces całego uzdatniania, ciężko jest później w komorach tych biologicznego przetwarzania zachować proces tak, aby na zewnątrz nie było oddziaływań, zwłaszcza gdy temu nie sprzyjają warunki atmosferyczne. A warunki były bardzo trudne i przy tych technologiach, które są w Polsce stosowane w tej chwili, gdy się stosuje przewietrzanie i przedmuchiwanie powietrzem, jeżeli proces biologicznego rozkładu zostanie skażony bakteriami beztlenowymi, to to przedmuchiwanie staje się emisją odoru, że tak powiem, na zewnątrz. No i tutaj są pewne problemy. Pewno trzeba włączyć instytuty naukowe, by spróbować innych technologii. My na razie eksperymentalnie dowiadujemy się o pewnych koncepcjach, że na przykład zamiast przedmuchiwania powietrzem proponuje się zraszanie wodą utlenioną, no, ale to nie można stosować na dużą skalę i tym powinny się zająć uczelnie, instytuty, a nie wojewódzki inspektorat. My w każdym razie będziemy oczekiwać różnych tutaj rozwiązań dalszych. To Państwu powiem tyle, że była teraz konferencja w sprawie odorów, bo nasz inspektor wojewódzki, gdy został głównym inspektorem, jako swoje zadanie, jedno z priorytetowych, postawił zajęcie się sprawą odorów, doprowadzenie do finału, wydanie
ustawy o odorach powołano zespół zajmujący się tą sprawą. No niestety zostało to trochę przyhamowane przez ministerstwo ze względu na duży opór ze strony rolników, bo tutaj nie jest obawa przed tego typu zakładami, co u państwa, natomiast w grę wchodzi ograniczenie działalności dużych ferm drobiu, trzody, no i tutaj zostało to, że tak powiem, trochę tempo tego procesu przyhamowane. Tym niemniej my ze swej strony, co jako inspektorat, w którym kierunku idziemy, rozwijamy techniki analityczne, badawcze, przygotowujemy nowy system teraz, to też jest na etapie bardzo wstępnym, bo weszły w obieg nowe spektrometry, które potrafią analizować wybraną grupę związków chemicznych z dość dużą dokładnością. I będziemy próbowali w Krakowie zastosować jedno z takich urządzeń. Gdy to się sprawdzi, no to w ten czas kierujemy te działania na całą Małopolskę. Bo musicie państwo sobie zdać sprawę, że w ogóle jeśli chodzi o odory, to nie jest to obszar regulowany ani prawem, bo nie ma z jednej strony, jest tylko przesłanka niewielka w ustawie Prawo Ochrony Środowiska, która mówi, że powinno być wydane rozporządzenie w sprawie ustanowienia stref odorowych. No tego na razie nie ma. Nie ma też metody badawczych w stosunku do szeregu substancji. Dyrektywy unijne też tego nie obejmują, zostawiają to, cedują te działania na działania lokalne, krajowe, a nawet obszarowe. My nie czekając na to, podjęliśmy się w kilku miastach, żeby sobie z tym poradzić. Tutaj u państwa w pierwszym etapie też te ukierunkowania na określone emisje odorowe przyniosły pewien efekt, ale to się wiązało z dużymi inwestycjami, zmianami technologicznymi, bo innego sposobu nie ma. Trzeba najpierw znaleźć źródło, a później szukać nad szczegółowych rozwiązań razem ze specjalistami w tej dziedzinie. Jeżeli widzimy, że tutaj te wskaźniki pokazują nam, co pokazują, to jest dla nas sygnał, że musimy wrócić znowu do rozmów ze specjalistami i z nimi razem starać się wypracować pewne rozwiązania. Jedno z tych kierunków to jest działanie, ograniczenie i pewne ustabilizowanie dostaw tych odpadów zielonych, bo tutaj często na to wskazywano, ale też musimy się liczyć z tym, że jest nowy trend w gospodarce odpadami, a więc przetwarzanie odpadów kuchennych. To może być następne źródło, bo to jest ciężki surowiec i tutaj też do przerobienia i możemy się z tym spotkać. Na pewno przyjrzymy się temu problemowi. Nie mogę obiecywać, bo sami państwo wiecie, że w ten czas, zanim żeśmy tutaj doszli do pewnej poprawy, to minęły 2 lata. Ile tutaj to będzie wyglądało, zobaczymy teraz. Mam nadzieję, że ten rok, który będzie, nie będzie takim uciążliwym jak tamten, a z tego co był, wyciągniemy pewnie wnioski. No i będziemy się spotykać na bieżąco w ramach problemów, które będą tutaj istniały. Tyle mogę państwu powiedzieć w tej sytuacji. Traktujemy sprawę jako powrót do problemu, no i przyjrzymy się mu szczegółowo. Bardzo dziękuję panie inspektorze. Ja myślę, że na pewno już na etapie dyskusji nie zabraknie też pytań do pana inspektora, jeśli chodzi o poszczególne działania inspekcji, o konkretne przykłady. W tej chwili, jeśli można, to bardzo proszę o prezentację pana wójta Krzysztofa Dudzińskiego. Zapytam reżyserkę, czy jesteśmy gotowi? Proszę bardzo.
Państwa bardzo serdecznie jeszcze raz. Przyszło mi od roku 2014 zarządzać w pewien sposób, nie tylko gminą Bolesław, ale również z tytułu nadzoru właścicielskiego, w pewnym stopniu mieć wpływ na to, co dzieje się w Zakładzie Gospodarki Komunalnej, czyli zakładzie, który przetwarza odpady komunalne. Nie tylko z gminy Bolesław, ale z gmin ościennych, tam gdzie w ramach postępowań przetargowych wygramy przetarg i gdzie zbieramy odpady, sortujemy je, odzyskujemy część, sprzedajemy. Ogólnie prowadzimy gospodarkę związaną z przetwarzaniem odpadów komunalnych. Drodzy Państwo, na pewno składowisko to nie fabryka czekoladek, na pewno nie fabryka produkująca perfumy. Natomiast od tego czasu, kiedy przyszło mi być wójtem, na pewno bardzo wiele się zmieniło. Zaczęliśmy prowadzić gospodarkę tak zwanymi kwaterami, czyli bardzo niewielki obszar składowiska jest odkryty po to, aby nie generował nadmiernych uciążliwości zapachowych. Pozostała część składowiska jest przykryta ziemią, czyli tak zwaną przesypką. Raz, powoduje to wizualnie zadbane składowisko, zakład, w którym ktoś stara się nie tylko zapobiegać uciążliwościom, ale również nie pozwala na rozprzestrzenianie się ewentualnych takich nie bardzo stałych, a lekkich odpadów komunalnych, które zostają wysypywane również. No i wiadomo, że rozsądek i doświadczenie techniczne pracowników też jest bardzo w cenie. Doświadczony, zaangażowany pracownik to na pewno dobrze zarządzany i gospodarowany zakład. Drodzy Państwo, duch składowiska jest na pewno bardzo szczelnie pokryty folią. Ta folia jest wywinięta na górę, aby żadne odcieki nie przedostawały się do niższych partii pod składowiskiem, raz ze względów higienicznych, sanitarnych, a przede wszystkim z powodu, że pod nami znajduje się zbiornik wód podziemnych, no wiadomo, do celów też pitnych. Ta folia jest zgrzewana i ona jest sprawdzana pod ciśnieniem, że mamy pewność, że zgrzewy są szczelne i na pewno nie przepuszczają żadnych ewentualnych odcieków, które gromadzą się na dnie składowiska. Drodzy Państwo, na to układane jest opony, żeby nie można było w sposób niechcący przede wszystkim dokonać przecięcia tej folii. Zagwarantowane są co roku środki pochodzące z wypracowanego zysku zakładowego na rozwój, modernizację, ale również ochronę środowiska nie tylko w zakładzie, ale również w okolicznych miejscowościach, aby ograniczyć wpływ składowiska na życie mieszkańców. Drodzy Państwo, tak wyglądają obecnie takie panoramiczne zdjęcia ze składowiska. Tam dalej są stawy osadowe zakładów górniczo-hutniczych. To naprawdę od roku 2013-2012 bardzo wiele się zmieniło. Jeżeli ktoś widział składowisko gospodarowane wcześniej, a teraz, naprawdę to jest, tak kolokwialnie mówiąc, niebo a ziemia. Na pewno część składowiska z instalacją odgazowania była zabudowana już w roku 2014. Wszystkie studnie zostały udrożnione. Wiadomo było, że w wyniku normalnej takiej eksploatacji bądź awarii część studni została zawodniona, część studni została zaszlamiona. Zostały przeprowadzone prace modernizacyjne i prace związane z odtworzeniem drożności tych rur i studni pionowych i jednocześnie studni poziomych. Na pewno zostały uszczelnione studnie pionowe. Ja pokażę Państwu na dalszych zdjęciach. Widzicie Państwo, to są takie czopuchy studni pionowych. One zostały od nowa odkopane, zaizolowane folią i znowu uszczelnione dookoła. Także odory wokół tych studni, nie mogę Państwu powiedzieć, że w ogóle nie występują. Ja nie lubię kłamać. Na pewno coś tam przez migrację, przez glebę wychodzi. Natomiast zostało to ograniczone do minimalnych naprawdę rozmiarów. Tam, kiedy przechodzimy, zresztą bardzo często bywam też na składowisku, nie zawsze, kiedy zarząd wie o tym. Bo wiecie, zapowiedzieć się w zarządzie i powiedzieć, będę dzisiaj sprawdzał, jak wygląda gospodarka na składowisku, jest prosto. Wiadomo, że wtedy wszystko jest na kantek i przygotowane. Może.
Natomiast pojawiam się tam często i nigdy nie stwierdziłem, że zarząd, pracownicy w jakiś tam rażący sposób nie dbają o reżim, który musi być stosowany w zakładzie tego typu. Tutaj jest właśnie to wykonanie bądź odnowione uszczelnienie każdej studni pionowej. Mówię wyraźnie każdej, nie wybiórczo. Każda studnia została w ten sposób zmodernizowana. Również tam, gdzie mogliśmy stwierdzić, że już wywinięcia w związku ze zmianą rzędnej, składowiska z podniesieniem rzędnych, zgodnie zresztą z projektem, została wykonana folia zabezpieczająca, również wywinięta na ściany, na kolonę składowiska, tak fachowo można to nazwać. Również od strony Bolesławia, widzicie Państwo tam w oddali, ktoś powiedział, kurtyna antyodorowa. Ja, kiedy obejmowałem to stanowisko, powiedziałem, że kurtyna odorowa to jest tylko jakiś zamiennik, może coś, co nie powinno istnieć. Ja wolę nie czuć nic, niż czuć perfumy z nie wiadomo czym. Więc zrezygnowaliśmy z kurtyny antyodorowej w tym miejscu. Ona w ogóle nie istnieje, nie pompujemy tam żadnych zapachów, natomiast została zmodernizowana ta skarpa, ponieważ zostało stwierdzone, że całkiem możliwe, że przez niewielką grubość tej skarpy jednak następuje migracja gazów składowiskowych. Została uszczelniona specjalną taką gliną, która pod ciężarem i na skutek działania wody się sama uszczelnia, zasklepia. I tutaj widzicie Państwo, tam rzeczywiście nawieziona nowa, tam widać o innym kolorze ta glina. Cała ta skarpa została zmodernizowana, odnowiona. Jeszcze raz rzut na przysypane folie zabezpieczające. No i inwestycje, na które nie szczędzimy pieniędzy. W roku 2015 powstała cała hala mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych. Powstał nowy silnik na gaz składowiskowy z generatorem. Pozyskujemy z gazu składowiskowego energię do zasilania dwóch generatorów, które następnie produkują energię elektryczną. Drodzy Państwo, ten gaz składowiskowy jest likwidowany, spalany, jak by to nie nazwać. W każdym razie on, żeby zostać spalony w silniku drogim, musi zostać przede wszystkim odsiarczony. Nie może iść od razu gaz, który idzie ze składowiska. On musi przechodzić przez filtry i dopiero idzie na silnik i dopiero tam jest unieszkodliwiany, czyli spalany. Drodzy Państwo, to samo jeżeli mamy na przykład awarię któregoś z silników, bo są dwa, wówczas za pośrednictwem tych filtrów gaz jest dopalany na świecy. Zwiększamy jednocześnie obroty, czyli wydajność drugiego silnika i więcej gazu składowiskowego spalamy na drugim obiekcie. Równocześnie podjęliśmy działania w międzyczasie, aby odgazować drugą część składowiska, która była nie odgazowana do tej pory. Powstały nowe studnie, nowe ilości gazu składowiskowego zostały pobierane po to, aby zasilać silniki, produkować więcej energii, ale przede wszystkim po to, żeby gaz składowiskowy nie migrował do atmosfery i nie stwarzał uciążliwości zapachowych. Drodzy Państwo, również słyszałem ciągle, że odcieki parują, że śmierdzą, że nie idzie z tym żyć. Okej. Okej, zrobiliśmy to. Również powstał zamknięty zbiornik do odcieków. Wszystkie odcieki z całego składowiska są gromadzone w jednym potężnym zbiorniku na dole i wozami asenizacyjnymi przekazywane do przetwarzania dalszego. Tak? My nie zajmujemy się przetwarzaniem tych odcieków, czyli płynnych odpadów powstałych z odpadów komunalnych na składowisku. Są wywożone, ale tak jak Państwu mówię, jest właz wielkości dużej studzienki, tam podjeżdża samochód, podpina się do tego kruźca, pompuje i wyjeżdża. Także jeżeli ktoś mówi, że znowu składowisko paruje, składowisko ma te ciekłe odpady,
To nieprawda. To też sobie z tym poradziliśmy. Drodzy Państwo, ograniczona powierzchnia działki roboczej, to co Państwu mówiliśmy, kompaktory, ciągle przywożona ziemia, która uszczelnia, zabezpiecza przed parowaniem tych gazów do atmosfery. I jednocześnie tworzy się taka warstwa izolacyjna. I powiem Państwu, że od 4 już lat naprawdę składowisko jest prowadzone zgodnie z najwyższymi reżimami. Tam nie ma samowolki, tam nie ma przyjmowania odpadów, wywalania na stertę i nic się z nimi nie dzieje. Mają być przyjęte, rozgarnięte i zabezpieczone ziemią, żebyście Państwo nie mieli zapachów. Drodzy Państwo, to nie były, Pan Burmistrz powiedział, że wybory. Wybory wyborami. To było zadanie do wykonania. Sam jeszcze jestem mieszkańcem Bolesławia. Sam mam świadomość, że śmierdziało. Mam tego świadomość, drodzy Państwo, i biorę to na swoje barki. Natomiast teraz, jeżeli w zakładzie gospodarki komunalnej mamy problem, a zdarza się tak. Drodzy Państwo, to jest 10 hektarów działki składowiska, to jest ileś tam metrów infrastruktury, to jest iluś pracowników, to są dwa silniki, dwa generatory produkujące energię elektryczną. Jeżeli mamy problem, drodzy Państwo, mówimy Wam o tym. Na stronie Urzędu Gminy Bolesław, na stronie Zakładu Gospodarki Komunalnej pojawiają się nieraz ogłoszenia. Drodzy Państwo, w związku z modernizacją instalacji, drodzy Państwo, w związku z awarią silnika numer może nastąpić podbarwienie powietrza. Takie komunikaty pojawiają się na naszych stronach i bierzemy wtedy na siebie to. Natomiast, moi Państwo, tak kończąc to wystąpienie, jeszcze kilka rzutów na mechaniczno-biologiczną stację przetwarzania odpadów komunalnych. To wszystko zjeżdża od nas, ode mnie, od Państwa. Bez znaczenia na nasze wykształcenie, pochodzenie, miejsce zamieszkania, produkujemy śmieci, czy nam się to podoba, czy nie. To wszystko wozami specjalistycznymi jest zwożone do hali i przechodzi przez cały proces technologiczny. Rozrywarka worków, segregacja pneumatyczne, optyczne, segregatory, segregowanie na różne frakcje, na podsitówkę, na sitowie i tak dalej, i tak dalej. I teraz część jest dana do recyklingu, część jest sprzedawana na zewnątrz, część trafia na pryzmy, gdzie podlega biologicznemu przetwarzaniu. Moi Państwo, tam pracują pracownicy. Oni pracują, a my o nich dbamy. To nie jest tak, że pracownik pracuje i boi się iść potem do domu. Mają normalne warunki stworzone, jak w każdym dobrym zakładzie przemysłowym. I nie bójmy się tych odpadów, bo te odpady musi ktoś zbierać, musi ktoś przetwarzać, musi je ktoś od nas zabrać. Podstawa tylko prowadzić dobrą, przemyślaną i zaplanowaną przede wszystkim gospodarkę tymi odpadami. Ale takie coś powstaje przecież u każdego z nas. A gorsze jest to, i wykorzystam tutaj Państwa do takiego może przesłania, że skoro płacimy wszyscy za odpady, ryczałkowo, ja, Państwo i wszyscy mieszkańcy, skąd biorą się wysypiska dzikie śmieci? W którą uliczkę nie wjedziecie w każdej gminie, tam są śmieci. Skąd one się biorą? Ja nie wywożę, bo płacę. Ile wystawię, tyle komunalka zabiera. Od Państwa również. Mamy punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, przełki. Mogę tam zawieźć gruz, mogę tam zawieźć ewentualnie materiały, które nie zostały zebrane w ramach tej zorganizowanej zbiórki odpadów komunalnych. Państwo nie korzystacie z tego. Może inaczej, Państwo może korzystacie, nie wiem, tak? Ale część z nas nie korzysta. Część społeczeństwa wywozi to nadal do lasów, część ze społeczeństwa nadal wyrzuca to za blokami, nie swoimi oczywiście, za jarami, za lasami i tak dalej, i tak dalej. Drodzy Państwo, część biologiczna, tam sobie dojrzewa odpad komunalny, ten drobny, frakcja podsitowa. W tych takich sarkofagach, nazwijmy to, następnie są wywożone na plac dojrzewania. Żeby zminimalizować te uciążliwości,
bo wiem, że mogło to powodować jakieś tam podbarwienie. Natomiast, moi Państwo, zapraszam każdego z Was na tą pryzmę. Mogę tam podejść z Państwem bez maseczki, bez niczego. To nie te zapachy, o których mówimy. Zaczęliśmy to przykrywać takimi specjalnymi foliami, żeby to nie generowało dodatkowych odpadów. Zrobiliśmy, nie powiem wszystko, bo na pewno nie można tak powiedzieć, ale zrobiliśmy bardzo wiele, żeby Zakład Gospodarki Komunalnej był rzetelnym partnerem. Takie spotkanie tutaj, panowie prezesi, bądź osoby z zakładów przemysłowych, zostało zorganizowane chyba w roku 2015 w Urzędzie Gminy. I powiem Państwu, że od tego czasu bardzo wiele się zdarzyło. Wspólnie z tymi zakładami prowadzimy jakąś tam zorganizowaną akcję wymiany poglądów podczas spotkań. Informujemy się o zdarzeniach, o awariach. I uważam, że, drodzy Państwo, na pewno jest jeszcze bardzo wiele w tej materii do zrobienia. Każdym. Ale ten przeskok, który nastąpił od roku 2015 do dnia dzisiejszego, jest, uważam, bardzo dużym skokiem takim technologicznym. Bardzo dużo przeznaczyliśmy na to środku, bardzo dużo osób w działania takie prewencyjne, w działania niepopulistyczne, bo działania, które wymagały tylko od nas bardzo wiele czasu, działania, gdzie nie pisaliśmy na Facebooku, gdzie nie pisaliśmy w gazetach, że jestem właśnie na składowisku. Tylko tam chodziliśmy. Spędzaliśmy tam godzinę, jakby to policzyć, dni. I mam nadzieję, że to przyniosło efekt. Jeżeli uważacie Państwo, że powinniśmy coś zmienić, to proszę przyjdźcie, zwróćcie uwagę. Na pewno jesteśmy otwarci na takie sugestie. Jeszcze w indywidualnych takich rozmowach pokażę Państwu taką dodatkową wiedzę, którą uzyskałem na podstawie badań, bo nie ukrywam, że ciągle prowadzimy badania. Nie tylko co zmienić, ale również co zmieniliśmy już. Prowadzimy stały monitoring ilości odorów emitowanych. Nie da się tego tak w sposób jednoznaczny wytłumaczyć w ciągu nawet pół godziny, jak to robimy i jakie są to prowadzone działania. Natomiast jeżeli ktoś będzie bardzo zainteresowany, podzielę się tą wiedzą, podzielę się prezentacjami. Tutaj ze względów technicznych nie bardzo jestem w stanie to pokazać Państwu, ponieważ no niestety technicznie nie mam możliwości, bo jest to specjalny program do przetwarzania tych danych. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Następna prezentacja, która nas czeka, to prezentacja Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bolesławiu. Bardzo proszę pana Adama Buchajera. Dzień dobry Państwu. Pan Wójt już tutaj jako właściciel naszego zakładu praktycznie bardzo dużo powiedział z naszej tutaj prezentacji. Niemniej jednak tutaj, jeżeli mamy rozmawiać o uciążliwościach zapachowych, musimy się niestety pochylić również technice, technologii, jaka jest u nas w zakładzie. Zakład Gospodarki Komunalnej w sumie eksploatuje 3 instalacje wpisane do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, posiadającymi tytuł instalacji regionalnej. To jest instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, w skrócie MBP, składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz kompostownia odpadów zielonych. Po kolei sobie teraz omówimy szybciutko te technologie, które tam są wdrożone. Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania rozpoczęła swoją pracę od 1 stycznia 2016 roku, a jej procesy technologiczne prowadzone są w oparciu o najlepsze dostępne techniki BAT oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zarówno krajowego, jak i prawa unijnego. W ramach instalacji wydzielona jest część mechaniczna, czyli sortownia,
oraz część biologiczna, czyli bioreaktory wraz z placem dojrzewania. Część mechaniczna MWP służy do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów selektywnie zebranych z wyłączeniem frakcji zielonych. To, na co tutaj zwrócił już uwagę pan inspektor wojewódzki, że te frakcje zielone w instalacji MWP mogą przynieść niezamierzone skutki. Głównym zadaniem i celem instalacji jest oddzielenie frakcji biodegradowanych od pozostałych odpadów, jak największy odsyk z surowców wtórnych i jak najmniejsza ilość odpadów stanowiąca pozostałości po procesie mechanicznym. Tutaj nas też obliguje do tego uzyskanie również odpowiednich poziomów odzysku. Ale jak to się w sumie odbywa? Ano tak, że każda śmieciarka, powiedziawszy potocznie, przyjeżdża i wyładowuje się w hali przyjęć. Jedne przywożą nam zmieszane odpady komunalne, drugie selektywnie zebrane. W hali przyjęć te odpady nie są mieszane, one nawet nie są w tym samym wariancie przetwarzane. Jak wyglądają zmieszane komunalne, jak wyglądają selektywnie zebrane, no te zdjęcia najbardziej to chyba pokazują, uwidaczniają to. Następnie odpady, pokrótce można powiedzieć, przechodzą do sita. Jest to urządzenie, które nam w sumie po przejściu odpadów przez nie powstają trzy frakcje materiałowe. Tak zwana frakcja 0,80, frakcja 80 czysta i frakcja powyżej czysta. Z tym tylko, że ta frakcja do 80 mm ona stanowi ten wsad do bioreaktoru. Jest to ta frakcja biodegradowalna, którą niestety musimy w inny sposób zagospodarować. Natomiast frakcja surowcowa, no to jest dla nas surowiec, jakby na to nie spojrzał, i ona jest poddawana dalszemu przetworzeniu. Idąc po sicie, te frakcje surowcowe w sumie trafiają nam jeszcze na cztery separatory. To jest na dwa dla potrzeb odzysku metali żelaznych oraz dwa separatory optyczne dla potrzeb odzysku tworzyw sztucznych i papierów. Te separatory nam ułatwiają, że tak powiem, pracę, dlatego że w kabinach głównie dochodzi wtedy do doczyszczania surowców wyłonionych przez separatory, natomiast nie z całego z całego segmentu. W kabinie głównej w sortowni następuje doczyszczanie surowców wtórnych, takich jak papier, metale żelazne oraz tworzywa sztuczne z podziałem na PET, folia, HDP, PP, które to właśnie surowce są skierowane do boksów wydzielonych, następnie pełnowane. Oczywiście metale i metale żelazne i nieżelazne są w kontenerach, ale całość jest przekazywana dalej do recyklingu. Część biologiczna, MBP, czyli to, co nas interesuje. I tutaj mamy, ta część biologiczna składa się nam z bioreaktorów, z systemu napowietrzania składającego się z kanałów zapewniających odpowiednie napowietrzenie kompostowanych odpadów, której dodatkową funkcją jest również uchwycenie i odprowadzanie wody procesowej. Czyli innymi słowy, odcieków, które również są wywożone sukcesywnie na oczyszczanie ścieków. Samo przykrycie, sama membrana jest to materiał oddychający, przepuszczający powietrze wodoodporne typu właśnie gorekowe, zapewniające odpowiednie oraz stałe warunki kompostowania. Materiał ten ma też na celu redukcję nieprzyjemnych zapachów, odorów oraz eliminuje zagrożenie mikrobiologiczne, jak na przykład zarodniki. I dlatego tutaj, może idąc wzdłuż bioreaktorów, idąc do części biologicznej, nie ma tego takiego zapachu intensywnego, jakby nam się wydawało. Niejednokrotnie już wycieczki do nas przyjeżdżają, jest takie podejście, że
O biologia, o bioreaktor, o będzie zapach. Podchodzą zdziwieni. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli jest dobrze proces przeprowadzony, dobrze jest, a on jest sterowany również automatycznie, dobre napowietrzenie jest, nie ma frakcji zielonej w odpadach komunalnych, w zmieszanych odpadach komunalnych, to udaje się to uzyskać. Efekt dobry. Problem jest wtedy, jeżeli trafiają nam się do odpadów zielonych, do odpadów komunalnych, zmieszanych odpady zielone. Ale to w sumie to zależy od nas wszystkich, co do pojemnika z odpadami zmieszanymi wrzucamy. Niestety, no taka jest prawda. Bo i załadunek, i wyładunek sumienia odpadów przeznaczonych do kompostowania, czyli stabilizacji, odbywa się przy pomocy ładowarki kołowej. Ale czym jest właśnie to, co wchodzi nam do bioreaktora? Ta frakcja 0,80, jaką frakcja biodegradowana. To jest, innymi słowy, wszystko, co znajduje się w odpadach zmieszanych, wchodzi nam do sito i przeladuje przez sito oczko 80 mm, to trafia nam właśnie do bioreaktora. To nie tylko jest, to mogą być jakieś resztki czy jedzenia, niejedzenia, ale również może to być folia, butelki małe, zakrętki, szkła bardzo dużo, piasek, małe kamyki, wszystkie takie po prostu rzeczy. I właśnie ta frakcja trafia nam do bioreaktora, ale tutaj muszę też zaznaczyć, że eksploatator instalacji nie ma wpływu na ilość frakcji 0,80. Ona nam się układa w skali roku w granicach gdzieś 56%, jeżeli bierzemy pod uwagę same zmieszane odpady komunalne. Natomiast jaka jest tendencja? Tendencja jest teraz taka, zaczyna być, że w wyniku selektywnej segregacji w domach surowców wtórnych nam w zmieszanych odpadów zmniejsza się ilość, natomiast właśnie się zwiększa tej frakcji drobnej, tej 0,80. W okresach zimowych teraz ona potrafi podejść nawet w okolice 70%. Dlaczego? Popioły nam dają. I drugi temat jest taki, że jeżeli właśnie popioły, ziemia, takie rzeczy nam trafiają do pojemników ze zmieszanymi odpadami komunalnymi, to nam wchodzi znowu do bioreaktora i te popioły niestety życia nam też nie ułatwiają. Dlatego, że one trzymają pewne, zawierają w sobie pewne związki chemiczne, które potrafią też nam biologię zabić. System bioreaktorów, który my posiadamy, jest to system Biodegma i on opiera się o dwie fazy. Pierwsza faza to jest w tych zamkniętych bioreaktorach, trwa to około 14 dni i po czym jest wsad wywożony i przewożony na plac dojrzewania. Na placu dojrzewania jest dalej przebywa ten odpad, aż do czasu, kiedy ma spełnione kryteria dla stabilizacji. To jest AT4 poniżej 10 mg przede wszystkim, ale również w tej chwili jeszcze bierzemy i węgiel organiczny badamy i straty prażenia. Jak zatem wynika z wcześniejszych informacji, materiałem wsadowym do bioreaktorów są odpady o granulacji do 80 mm pochodzące ze zmieszanych odpadów komunalnych, w związku z czym ich morfologia charakteryzuje się występowaniem zarówno odpadów typowo biodegradowalnych, np. reszki, kuchenne, papier i tak dalej, ale bez odpadów zielonych. I teraz tak, mając to wszystko na uwadze, Zakład Gospodarki Komunalnej wyznaje zasadę, że lepiej na zimne dmuchać niż się gorącym sparzyć. I w sumie już od 2016 roku podjęliśmy działania zmierzające do tego, żeby ewentualnie wszelkie uciążliwości zapachowe były w jakiś sposób ograniczane. I w pierwszej kolejności zakład wypracował i wprowadził do stosowania dokument pod nazwą Procedura ograniczenia ewentualnych uciążliwości zapachowych w zakresie działalności MWP.
To jest dokument, który nie nakazuje prawo tworzenie takiego dokumentu, nie nakazuje żadna instytucja, natomiast to, że chcemy współpracować z mieszkańcami tutaj, wiedząc na to, że zgłaszacie Państwo zastrzeżenia do naszej instalacji, to po prostu wprowadziliśmy i stosujemy. Na czym to polega? Ten dokument przede wszystkim wskazuje, że przetwarzamy w pierwszej kolejności odpady komunalne zmieszane, nie dopuszczając do tego, żeby te odpady nam zalegały na hali przyjęć. Bo jeżeli będą zalegać na hali przyjęć, to nastąpi tam fermentacja. Proszę Państwa, przy tych odpadach pracują nasi pracownicy, pracują ludzie. To przede wszystkim jest dla nich udręka pracować z takimi odpadami. My mamy na uwadze to, że kabiny sortownicze są wentylowane, jest wymiana powietrza w nich, no ale mimo wszystko ten odpad, jeżeli dochodzi do jego fermentacji, to fermentacja powinna następować w bioreaktorach, a nie w hali przyjęć. I ta procedura przede wszystkim to wskazuje. Druga rzecz jest taka, nie otwieramy bioreaktorów przy tak zwanych niekorzystnych warunkach pogodowych. Na przykład mgła, na przykład kierunek wiatru, bo mamy na uwadze, że są mieszkańcy ulicy Poprzecznej, to staramy się uniknąć takich otwarć. Następna rzecz, nie otwieramy naraz. To jest też bardzo istotne, bo jeżeli bymy otwarli bioreaktor naraz, pojawia się taka chmura. Ta chmura wizualnie wygląda bardzo brzydko, natomiast ona niekoniecznie zapach ze sobą niesie, ale to jest druga rzecz. Trzecia rzecz jest taka, że wokół bioreaktorów mamy kurtynę antyodorową, jej załączenie, stosowanie środków antyodorowych. To są wszystkie te działania, które stosujemy celem poprawy właśnie jakości powietrza. To, co już wspomniałem, zastosowanie kurtyny antyodorowej. Sucha mgła. To jest jedna z metod ograniczająca. Podawanie środka wspomagającego procesy fermentacyjne w bioreaktorach. Czyli bezpośrednio, najpierw robiliśmy to za pomocą opryskiwaczy. Do dnia dzisiejszego te urządzenia stosujemy. Ale również podajemy bezpośrednio na przenośnik frakcji biodegradowalnej, czyli tej frakcji, która idzie do bioreaktora. Czyszczenie kanałów. Napowietrzanie jest rzeczą równie ważną, nawet bardzo ważną w systemie biologii. Z jednej strony one muszą być czyste, żeby powietrze odpowiednio się dostawało do wsadu, ale z drugiej strony tymi kanałami również są odprowadzane odcieki. Jeżeli nie będą odprowadzane odcieki, też będzie niezbyt fajnie. Wykorzystywanie niezawodnego sprzętu, co już wspomniałem, czyli opryskiwacze ręczne. I to, co już tutaj Pan Wójt wspomniał, stosowanie innowacyjnych rozwiązań. Okrywanie bryzg, stabilizator na placu dojrzewania. Próbujemy różnych metod. Czy one poprawiają? Trudno nam jednoznacznie powiedzieć, ale z drugiej strony musimy podejść do tematu tak. Jak nie spróbujemy, to się nie dowiemy. I na zasadzie prób i błędów wszyscy się tutaj uczymy. To, co już też również wspomniałem, najstarsze odpady przyjeżdżające przetwarzamy w pierwszej kolejności. W tej chwili to na bieżąco, bez żadnego problemu czynimy. Także tutaj przedstawione powyżej działania wdrożone przez Zakład Gospodarki Komunalnej, a w oparciu o przyjęte procedury oraz charakter kompostowanego materiału pozwalają stwierdzić, iż zakład podjął wszelkie możliwe obecne działania, ale podjął, ale i podejmuje. To nie jest koniec naszej strony, nie mówimy dość, już więcej nie mamy nic do zrobienia. Drugą taką instalacją posiadającą status również
Status również regionalnej instalacji to jest składowisko odpadów innych niż niebezpieczne. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne również musi spełniać najlepsze dostępne techniki. To jest wymóg już prawny, niestety, i tak to być musi. Obecnie największy strumień odpadów dostarczanych na naszą instalację stanowią odpady budowlane. To też jest to, że morfologia odpadów przyjmowanych na składowisko ulega zmianie. Ale w ramach też składowiska są dwie instalacje, można takie wydzielić. Instalacja do ujmowania i unieszkodliwiania biogazu składowiskowego i instalacja do zbierania i magazynowania odcieków. Instalacja do ujmowania i unieszkodliwiania biogazu oparta jest o 124 studnie ujmujące gaz składowiskowy i w wyniku jego unieszkodliwienia możemy wytworzyć energię elektryczną. Dzięki temu, że wytwarzamy własną energię elektryczną, to też jest to, że możemy naszą instalację MPF-u zasilić tą energią. To ma przełożenie później na wszystko. 124 studnie to są zarówno studnie poziome, jak i pionowe. Produkcja energii elektrycznej to jest u nas około 14 tysięcy kW na dobę. W tych granicach to oscyluje. Wybudowanie nowego i oddanie nowego zbiornika na odcieki. To też jest inwestycja, którą zrealizowaliśmy. My tych odcieków ze składowiska w granicach około 9000 m3 w skali roku wywozimy. To generuje bardzo duży koszt. Nie ma kanalizacji tutaj, nie ma oczyszczalni, która by przyjęła bezproblemowo takie ścieki, takie ilości ścieków. Musimy wywozić na Śląsk. Niestety to się wiąże też z kosztami, z logistyką wywozu. W ramach eksploatacji składowiska wykorzystuje się dla potrzeb wykonywania warstwy izolacyjnej ziemię i rumorz celem ograniczania tzw. emisji niezorganizowanej. Ładnie to teraz wygląda. Ale to, że tak ładnie wygląda, to jest związane z tym, że również musieliśmy ponieść konkretne nakłady na zakup ziemi, na zakup rumosza. 23 tysiące ton. To jest trochę w jednym roku. Tylko w 2018. Zmiana morfologii składowanych odpadów. To jest przede wszystkim, ale również i ograniczenie działki roboczej. Przysypywanie działki roboczej. To też o to dbamy i staramy się, żeby to było na bieżąco wykonywane, co pozwala również ograniczyć nam tą niezorganizowaną emisję. Ale również dla tej instalacji wdrożono procedurę dotyczącą ograniczenia niezorganizowanej emisji. Ta procedura wskazuje nam to, że działka robocza powinna być ograniczona do minimum. Nie chcemy przekraczać, żeby nie było przekroczenia 6 arów. Druga rzecz jest ta, że w instalacji, jeżeli chodzi o instalację do unieszkodliwienia gazu składowiskowego, to co już pan wójt tutaj wspomniał, w pierwszej kolejności dbamy o to, żeby obydwa silniki pracowały, ale wiadomo, są awarie, są przerwy technologiczne. W tym czasie nie ma czegoś takiego, że gaz jest w powietrze puszczany i nic. Wtedy się załącza pochodnie, wtedy się zwiększa produkcja energii na drugim silniku, jeżeli jest to możliwe wszystko. Także tutaj się staramy do tego. Jeżeli by się zdarzyła sytuacja taka, że obydwa silniki nie mogą pracować, jesteśmy przygotowani technicznie zawsze na to, że wtedy obydwie pochodnie chodzą, pracują. Także nie ma możliwości takiej, że bezwarunkowo wyłączone wszystko. No chyba, że instrukcja eksploatacji działki roboczej. To nie jest ta instrukcja eksploatacji składowiska zatwierdzanej przez urząd. To jest też rzecz dodatkowa, całkowicie dodatkowa. Także tutaj oprócz tego, co z urzędu, z przepisów prawa wynika wprost, my jeszcze bierzemy i
dodatkowo wprowadzamy różne rozwiązania. Tutaj działania mające na celu ograniczenie uciążliwości odorowych, w sumie podsumowanie, to o czym już powiedziałem, czyli wykorzystanie materiału przesypowego, czyli ten wywóz do oczyszczalni odcieków, czy przeprowadzenie oprysków działki roboczej, tutaj też to stosujemy, prowadzenie zabiegu wapnowania czaszy składowiska. Od czasu do czasu taki proces jest przeprowadzany. Dlaczego? Dlatego, że wapno, jak w każdym domu, dawniej się malowało wapnem, zhigienizowało się, tak samo i czasze składowiska. Ale oprócz tego prowadzone są działania prewencyjne. Ocena stanu odgazowania składowiska, wykonywanie pomiarów składu biogazu. Zawartość biogazu, skład chemiczny biogazu jest również dla nas bardzo istotny, ponieważ on pokazuje nam, jakie substancje, jaki skład ma chemiczny gaz, jak możemy go również wziąć i wykorzystać przy spalaniu. Prowadzenie tak zwanej mapy odorowej, monitoring, też to czynimy. Każde zgłoszenie, które my otrzymujemy w ramach zakładu, jest zweryfikowane. Nie, to nie jest tak, że przyjmujemy, dziękujemy bardzo za zgłoszenie. Nie. I tu nieraz z Państwem już niejednokrotnie Państwo się spotkaliście z naszymi pracownikami, którzy sprawdzają, rozmawiają czasami. Także to nie jest pozostawione samemu sobie. Ale oprócz tego przeprowadzone są codzienne obchody na terenie składowiska, ponieważ na składowisku, jeżeli byśmy mieli gdzieś jakieś niedoszczelnienie czy coś, żebyśmy mogli to też usunąć, bo niepotrzebna ta emisja niezorganizowana. Wapnowanie czaszy składowiska, tutaj zdjęcie poglądowe. Ale w ramach podejmowanych działań innowacyjnych, tak jak my na MBP-ie podjęliśmy się tego, że próbujemy przykryć pryzmy na placu dojrzewania, to tutaj my się posłużyli z kolei monitoringiem termowizyjnym. Monitoring termowizyjny, on pokazuje te ewentualne mogące być wychodniami gazu. Niestety, ale termowizja pokazuje ciepło. I to ciepło czasami jest mylne. Dlaczego? Dlatego, że odpady same w sobie mają temperaturę. Także nie każde takie ognisko wiąże się bezpośrednio z tym, że tam jest wychodnia biogazu. Prowadzone działania na składowisku odpadów innych niż niebezpiecznych powodują, że dzięki niezawodnemu działaniu instalacji do pozyskania gazu składowiskowego i jego unieszkodliwieniu, zakład posiada własną energię elektryczną pozwalającą na funkcjonowanie instalacji MBP. A tym samym mniejsze opłaty dla mieszkańców, m.in. gminy Bolesław, miasta Pukowno. Taka jest prawda. Stajemy się konkurencyjni też dlatego, że mamy własną energię. Możemy zbić koszty. Bieżący wywóz odcieków i wykonanie dodatkowego szczelnego zamkniętego zbiornika na odcieki, mniejsza działka robocza. To wszystko ku temu, żeby było mniejsze oddziaływanie składowiska na nas wszystkich. I trzecią instalacją, którą mamy, to jest kompostownia odpadów zielonych. To, co pan inspektor powiedział już tutaj, że źle jest, jeżeli odpady zielone trafiają nam do MBP-u. No źle jest. Ale też nie jest fajnie, jeżeli one trafiają na kompostownię zieloną w Owolkach. Dlatego, że niestety zbiórka odpadów zielonych jest dwa razy w miesiącu, raz w miesiącu, różnie w zależności od gminy. I te odpady po prostu fermentują. Wprost fermentują. Taka jest prawda. No. I jak taki worek jeszcze zielony trafi nam do MBP-u, o mój Boże. Kompostownia odpadów zielonych stanowi właśnie trzecią instalację. Ma ona przepustowość 5000 ton na rok. Najważniejsze miejsca na kompostowni to miejsce przyjęcia i przygotowania odpadów do procesu
kompostowania, miejsce prowadzonego procesu technologicznego, miejsce magazynowania, zbiornik na odcieki. I te poszczególne miejsca lokalizacyjne przedstawia tutaj mapa. Ten plac przyjmowania odpadów. No tutaj niestety te worki wszystkie nasi pracownicy muszą wziąć, rozerwać. To jest bardzo niefajna praca. Tutaj pan inspektor zapewne potwierdzi te moje słowa. Druga rzecz jest taka, stosujemy czasami młyn. Młyn jest fajną rzeczą, ale to, co człowiek zrobi, to młyn tego nie zrobi. Ale przynajmniej przyspiesza nam proces tego przetwarzania. Także tutaj to jest to. I biologiczne przetwarzanie tych odpadów zielonych również u nas prowadzone jest dwufazowo, w pryzmach. Te pryzmy są napowietrzane od dołu, przerzucane, tak żeby próbować uzyskać kompost. No niestety uzyskanie kompostu to się wiąże troszeczkę z cudem. Dlaczego? Dlatego, że same badania, same uzyskanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu to jest ze dwa lata, można powiedzieć. To jest jedna rzecz, a druga rzecz jeszcze kwestia zagospodarowania, sprzedania go. To jest następna rzecz. Natomiast u nas w sumie powstaje kompost nieodpowiadający wymaganiom z naszej instalacji w kodzie EX-u 190503, czyli nadającego się do zagospodarowania w ramach rekultywacji albo rozprowadzenia po powierzchni ziemi oraz kod 190501, nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych. Co to jest to 190501? W odpadach zielonych znajdują się również gałęzie, korzenie. To nie zostanie przefermentowane na takiej instalacji. Dlatego tutaj to później idzie w inny sposób do zagospodarowania. Jeszcze tutaj muszę powiedzieć, że ten po drugiej fazie musimy przesiać na sicie, dlatego żeby te dwa kody można było rozdzielić. Gospodarka odciekami. No, z kompostowni zielonej całkiem inny skład jest tych odcieków niż w przypadku czy składowiska, czy MPP-u. Dlaczego? Dlatego, że to jest bez przykrycia. Tam jest przede wszystkim woda opadowa, która spłukana jest i schodzi nam powierzchniowo do zbiornika. W związku z tym te odcieki z kompostowni zielonej natomiast jest nam dużo łatwiej zagospodarować. W ramach prowadzonych przez zakład działań mających na celu ograniczenie ewentualnych uciążliwości zapachowych, w szczególności należy wskazać prowadzenie procesów przygotowawczych, czyli rozdawnianie, opróżnianie worków z uwzględnieniem kierunku wiatru. Stosowanie środków antyodorowych, w szczególności na etapie prowadzonych prac na kompostowni. To też jest stosowane. Monitorowanie na bieżąco terenu kompostowni oraz terenu bezpośrednio do niej przylegającego pod kątem występowania uciążliwości zapachowych. Biorąc pod uwagę przedstawione instalacje oraz prowadzone procesy technologiczne i wdrożone procedury dotyczące ograniczenia ewentualnych uciążliwości zapachowych od nich pochodzących, uznać należy, że zakład podjął i dalej kontynuuje działania zapobiegawcze powstawaniu ewentualnych odorów. Jednocześnie zakład gospodarki w dalszym ciągu natychmiastowo reaguje na każde zgłoszenie o występującym uciążliwym zapachu, dążąc do ustalenia jego pochodzenia, co niestety nie jest łatwą sprawą, dlatego że tutaj jest teren przemysłowy. Ale niemniej jednak zakład podejmował i podjął działania zmierzające do uzyskania efektu końcowego, na przykład w takiej formie. To jest dopiero początek pewnych badań, pewnych też spróbowania czegoś innego. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję Panu Inżynierze. Szanowni Państwo, zasłuchaliśmy bardzo mocno technicznego przedstawienia o
ostatnich prac wykonywanych przez ZGK Bolesław. Ja tak tylko rzucę, porozumiem jeszcze spojrzenie w kierunku pana prezesa ZGK Bolesław, ARKOP-u czy Poltechu. Czy państwo w tym momencie chcieliby ewentualnie zabrać głos, czy dopiero w dyskusji? Bardzo proszę, panie prezesie. Szanowni państwo, pan Bogusław Kochan, prezes ZGK Bolesław. Serdecznie. Ja chciałbym bardziej w formie takiego oświadczenia, bo w przeciągu ostatnich 6 lat, a mówimy tu od 13 roku do 19 roku, tak naprawdę z wyjątkiem dwóch zmian, które są zmianami czysto własnościowymi i organizacyjnymi, które nie mają najmniejszego wpływu ani na technologię, ani na ochronę środowiska, a to jest prywatyzacja grudzień 2012 i wchłonięcie spółki Recykling w struktury ZGO-skie, to w zakresie tym najważniejszym, technicznym, technologicznym i środowiskowym przez te 6 ostatnich lat nic się nie zmieniło. Czyli pracujemy przez cały okrągły rok, 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny, kupując materiały wsadowe do produkcji cynku, które są głównie o kontrakty roczne, które są w sposób ciągły mieszane, czyli u nas proces technologiczny nie jest taki, że w jeden tydzień to przerabiamy, w inny tydzień to przerabiamy. Czyli patrząc na te zgłoszenia, to u nas jest działalność przez cały rok w sposób ciągły. A sam proces technologiczny przez kilkanaście lat się nie zmienił. Czyli mamy produkcję cynku, produkujemy go w tej chwili 80 tysięcy ton, gdzie struktura wsadowa zmienia się z roku na rok. Dzisiaj 40 parę procent stanowi wsad z naszej kopalni Olkusz Pomorzany i on widać, że z roku na rok się coraz bardziej zmniejsza. I tak a propos działalności górniczej, no to wszystko wskazuje na to, że z końcem 2021 roku kopalnia zakończy działalność. To wynika głównie z faktu oszacowania zasobów na koniec 2018 roku. I te dwa podstawowe ciągi technologiczne do produkcji cynku, to jest jeszcze wsad na bazie pyłów stalowniczych i on w tej chwili stanowi prawie 35% wsadu, ale pyły stalownicze przerabiamy od kilkunastu lat, także to nie jest rzecz nowa przy procesie wsadowym. A te 25% stanowią koncentraty kupowane, bardzo podobne do naszych kopalnianych koncentratów pochodzących z kopalni. I te dwa podstawowe ciągi technologiczne, to jest proces prażenia, gdzie dwutlenek siarki idzie na fabryki kwasu siarkowego, gdzie siarka jest utylizowana prawie w 98% i zamieniana na kwas siarkowy. I stąd też od kilkunastu lat, chyba że jest awaria, co się bardzo rzadko zdarza na fabryce kwasu siarkowego, ale ten zapach z siarki, to pamiętamy jeszcze sprzed kilkunastu lat i to chyba nie o ten zapach tutaj chodzi. Później po prażeniu jest proces ługowania, proces elektrolizy cynku, a później proces odlewania cynku. I ta nitka recyklingowa, która przerabia szlamy i pyły stalownicze, która w tej chwili stanowi tak jakby drugą odnogę wsadową. I wszystkie procesy są w pełni zautomatyzowane, nadzorowane, kontrolowane. Jedyny wydział, który technicznie odbiegał od reszty huty naszej, to jest wydział hali Wanien. I z tego też powodu mamy zgodę właściciela i budujemy nową halę Wanien, inwestycję prawie za 300 milionów złotych, która co prawda ma mały wpływ na środowisko, ale wiąże się z miejscami pracy, uciążliwością warunków pracy ściągacze, który ręcznie ściągającym. Z tego też powodu muszę powiedzieć, że patrząc na to, co się dzieje okresowo i biorąc pod uwagę specyfikę techniczną i środowiskową, wydaje mi się, że jesteśmy świadomi, że musimy robić wszystko, żeby ograniczyć oddziaływanie do minimum środowiskowe, ale wydaje mi się, że chyba mogę odważnie powiedzieć, że z wyjątkiem awarii, które zawsze mogą mieć miejsce, to raczej chyba nie my powinniśmy być źródłem tych odorów, które tutaj są odczuwalne, ale jeżeli będzie jakakolwiek sugestia, że na przykład w jakimś okresie źródłem czy to pomiarów, które tutaj pan z wojewódzkiego inspektoratu, pan dyrektor mówił, określimy, namierzymy, to jesteśmy bardzo otwarci, żeby z tym walczyć i to każde pieniądze wydać, żeby to oddziaływanie było jak najmniejsze. Dziękuję bardzo. Chyba, że będą pytania, to jestem bardzo dziękuję. Jeszcze przedstawiciel ARKOP-u, pan inżynier Arkadiusz Przystanek. Dzień dobry państwu, jeszcze raz przepraszam, prezes nie mógł dotrzeć dzisiaj. Jeżeli chodzi o naszą firmę, istnieje ponad 20 lat. Technologicznie nie ma jakichkolwiek zmian. Jesteśmy producentem dodatków paszowych, tylko dodatki paszowe jako związki chemiczne. Również produkujemy nawozy i
oddajemy odzyskowi odpady od innych firm, ale są to odpady typowo chemiczne. Zakład działa w ruchu ciągłym 24 godziny na dobę. Zatrudniamy około 100 ludzi. Zależy nam na tym, żeby po prostu, tak jak i tutaj pan dyrektor wcześniej mówił, żeby problemy rozwiązywać. Jak były problemy kilka lat temu, stworzyliśmy z innymi zakładami taki zespół, który zajmował się tym problemem. Myślę, że sytuacja uległa poprawie. U nas myślę, że na zakładzie najbardziej był ten problem wcześniejszy odczuwalny, ale teraz sytuacja się poprawiła. Jeżeli by były jakieś sugestie od samorządów, jesteśmy otwarci na dyskusję. Jeżeli będą pytania, proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, jeszcze zanim przejdziemy do dyskusji, bo ponownie poprosił Pan Inspektor Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektor, Pan Inspektor Ryszard Sand. Bardzo proszę. Ja tylko krótko, ponieważ chciałem uzupełnić swoją odpowiedź, bo tutaj powinienem zaczekać ze swoim głosem, zanim Państwo przedstawicie, bo parę lat tutaj mnie nie było, bowiem uznaliśmy, że ta instalacja już na tyle się poprawiła, bo rzeczywiście, tak jak tutaj panowie inżynierowie przedstawili, tutaj bardzo dużo na korzyść się zmieniło. Tym niemniej chciałbym od razu prewencyjnie spytać się osób, które mogą mi odpowiedzieć, czy można już by było przed tym nowym sezonem wprowadzić worki perforowane, żeby nie było złożenia odpadów zielonych w tych workach, bo to, odnoszę wrażenie, może być główna przyczyna tego, cośmy poprzednio mieli. Poza tym chciałbym też uzupełnić, że w przyszłości teraz, ponieważ zmieniła się trochę obsada inspekcji, będziemy mieli, przyjmujemy nowych inspektorów, przećwiczymy ich, stosujemy do działania, wdrażamy system zmianowy i będziemy reagować bezpośrednio, jak tutaj będą zgłoszenia. To pomoże na uchwycenie problemu blisko zdarzenia. A tutaj widzę, że pan prezes zgłaszał się, że może odpowiedzieć. Pan prezes Robert Nielała, Zakład Gospodarki Komunalnej Bolesław, spółka z Bolesławiu. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Ja tutaj chciałem rzeczywiście dodać do tego, co mówił Pan Inspektor i do tego, co przedstawiał mój kierownik, że uciążliwości odpadów zielonych są znaczne. My obserwujemy ogromny wzrost w ostatnim czasie przyjmowania odpadów zielonych. To nie tylko z gminy Bukowno. My obsługujemy w sumie około 11 gmin. Niektóre całościowo, niektóre częściowo, jest to obszar praktycznie sięgający do Zabierzowa, więc nasza spółka poszerzyła swoją działalność. Natomiast no, na niektórych gminach obserwujemy zwiększony problem, szczególnie na tych gminach, gdzie już te odpady zielone w dłuższej perspektywie są zbierane, zwiększenie się ilości tych worków. My mamy, nie przedstawiał tutaj kierownik oczywiście tych zdjęć, ponieważ nie było częścią prezentacji, natomiast zdarzały nam się posesje, przy których worków było 100, 200, a nawet 250. Rekordzista miał worków, twierdząc, że to są odpady z koszenia jego przydomowej działki. I okazało się, że to działalność gospodarcza. Jaki jest problem w tych odpadach zielonych? One oczywiście z jednej strony, problem jest taki, że one częściowo mieszane trafiają na instalacje, jeżeli trafiają do odpadów zmieszanych i tak się dzieje. Natomiast drugim problemem jest rzeczywiście gnicie ich i procesy gnilne, które powstają w workach. My zwracaliśmy się do części gmin o to, aby chociaż ograniczyć ilość tych worków przyjmowanych od mieszkańców. Nie możemy tego sami wprowadzić, ponieważ my takich ograniczeń nie jesteśmy w stanie wprowadzić z dwóch przyczyn. Z jednej strony mamy zapisane w umowie, że w większości gmin musimy przyjmować ilość odpadów nieokreśloną właściwie, czyli to może być 1000 worków tak naprawdę. Ja tu przesadziłem oczywiście dla zobrazowania problemu, ale 250 się, proszę Państwa, zdarzało z jednej posesji. Dysponuję takimi zdjęciami, nawet tutaj z Bukowna. Natomiast
Tylko niektóre gminy podeszły do tego tematu, m.in. gmina Bolesław, która jest naszym właścicielem, w swoim regulaminie utrzymania porządku i czystości ograniczyła do sześciu worków chyba. Zwracaliśmy się do Bukowna, z tego co wiem, to tutaj chyba jeszcze nie trafiło to pod obrady sesji, bo to było w tamtym roku, o ile pamiętam, chyba pod obrady Komisji Ochrony Środowiska. Nie wiem, jaki był efekt tego. Wiemy, że na razie w regulaminie utrzymania czystości tego nie ograniczono. Są gminy oczywiście takie, na przykład Słoszowa, które w ogóle na razie zrezygnowały z odpadów zielonych i tam mają kompostowniki. To moim zdaniem jest najlepsze rozwiązanie. Natomiast jeszcze lepszym rozwiązaniem, i tutaj wskazywał pan inspektor, pan dyrektor, byłoby pozbycie się zupełnie worków. Pozbycie się worków w postaci zbierania tych odpadów zielonych do koszy, ale to wymaga zmian w regulaminach utrzymania porządku i czystości w gminach i dopuszczenia tego typu zbiórki. My jako zakład bylibyśmy gotowi dostarczyć te pojemniki. Oczywiście to wiązałoby się z tym, że no, tych odpadów zielonych mieściłoby się być może tam trochę mniej, ale mamy też świadomość, że niektóre gminy radzą sobie z tym przez rozdawanie kompostowników czy też inne sposoby zagospodarowania części tych odpadów zielonych. I to jest moim zdaniem bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ my technologicznie na kompostowni będziemy chcieli zmodernizować tę instalację. To jest jedyna z naszych instalacji, która ma chyba, powiedziałbym, dwudziestowieczną, bo teraz mamy XXI wiek, dwudziestowieczną technologię i złożyliśmy wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w kierunku modernizacji tej instalacji. Ale tak czy tak, wydaje nam się, że jeśli tych odpadów będzie za dużo, jeśli one będą już zagnite do nas trafiać, to moment rozrywania tych worków, jakimkolwiek urządzeniem, czy to będzie rozrywarka worków, bo taką stosujemy, czy to będą pracownicy, będzie powodowało i musi powodować określone uciążliwości odorowe. Zresztą no Państwo też wiecie, że jeżeli taki worek Wam się rozerwia, a stoi dwa tygodnie, czy też miesiąc, no zapach jego jest określony. Ja powiem jeszcze jedno, ponieważ tutaj od 2018 roku my cały czas wdrażamy coś nowego. My nie stoimy w miejscu. To nie jest tak, że my gdzieś tam zatrzymaliśmy się w pewnym momencie. Oczywiście wprowadzaliśmy procedury, wprowadziliśmy bardzo drogie środki oprysku, między innymi ten prezentowany Organic Waste Stabilizer, to jest środek stabilizujący odpady organicznie, czyli poprzez biologię, tak żeby nie używać dezodorantów. On ma być taki, bo ja uważam, że oczywiście dezodoranty, te kurtyny w jakimś stopniu maskują zapach, ale my chcemy działać u źródła i to dało efekt. To są wydatki ogromne dla naszego zakładu, ponieważ taki środek, który tutaj kierownik prezentował, którego zużywamy około 1100 litrów na miesiąc, kosztuje około 10 tysięcy złotych. To nie są małe pieniądze. Natomiast dodatkowo jeszcze, oprócz tych naszych procedur wewnętrznych, które wprowadziliśmy, które nie musieliśmy wprowadzić, ale uważaliśmy, że jesteśmy do tego zobowiązani wobec państwa, wobec mieszkańców. Oprócz tego w ostatnim czasie, właściwie to jest końcówka 2018 roku i początek 2019 roku, wprowadziliśmy przykrycie drugiej fazy kompostowania. To jest ta druga faza procesu, która no, może powodować w określonych warunkach atmosferycznych określone uciążliwości. I te uciążliwości, które są najbliżej Bukowna, bo nie ukrywajmy, że ulica Poprzeczna jest od nas zlokalizowana kilkaset metrów, więc jeżeli ten odpad przerzucamy, a przerzucanie jest zgodne z technologią pracowania z takim odpadem, niektórzy nam mówili, po co wy to przerzucacie, my to powinniśmy przerzucać. Myśmy ten odpad jeszcze dodatkowo teraz okryli specjalną agrowłókniną, tak żeby te uciążliwości jeszcze zmniejszyć. To nie jest działanie, które jest wymagane przez przepisy, to jest działanie, które wychodziło i wychodzi, to jest jedno z działań, które wychodzi od nas i takich działań robimy mnóstwo. Tutaj kierownik na końcu wspomniał jeszcze o
tym badaniu. Nie chcę o tym badaniu dużo mówić, ponieważ myśmy go dopiero zaczęli. To jest badanie, które będzie prowadzone na terenie gminy Bolesław, miasta Bukowna, wokół składowiska, wokół naszej instalacji. Jeśli pojawią się jakieś problemy ze składem powietrza, będziemy informować zarówno naszych partnerów, będziemy wnioski przetwarzali też u siebie, będziemy też informowali miasto Bukowno. Natomiast tak naprawdę cały czas jesteśmy otwarci na Państwa sugestie. Tak jak powiedział wójt, wójt mieszka, jest mieszkańcem Bolesławia i ten zapach, czy zapachy, które pojawiały się teraz już naprawdę w niewielkim stopniu w Bolesławiu, jemu przeszkadzały może bardziej nawet niż mieszkańcom. Poczuł się za nie bardzo odpowiedzialny. Mnie również. Ja jestem mieszkańcem Bukowna, ale prowadzę też firmę, która jest zlokalizowana na terenie Bolesławia, na pograniczu Bukowna. I uwierzcie mi, że wszelkiego rodzaju sytuacje przeszkadzają mnie, moim kierownikom, tutaj mistrzom, którzy siedzą, którzy zajmują się bezpośrednio tym problemem. I każde zgłoszenie, które trafia do nas, jest, oczywiście, jeżeli to jest zgłoszenie w normalny sposób złożone, jeżeli to jest próba rozmowy z nami, próba zwrócenia nam uwagi, bo jest wiele takich prób. Jest też krzyczenie oczywiście dla nas, jest też traktowanie nas troszkę po macoszemu, ale jeżeli są naprawdę poważne i merytoryczne zgłoszenia z dyskusją, my je traktujemy bardzo poważnie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, jeszcze może na podsumowanie tej dyskusji Pan Burmistrz, gospodarz gminy, bo myślę, że taka klamra jest potrzebna, bo widzieliśmy na początku 70 zgłoszeń mieszkańców na uciążliwości odorowej i z drugiej strony widzieliśmy szereg działań prowadzonych przez instalację w Bolesławiu. Myślę, że czy to wystąpienie, jak również dyskusja pozwoli znaleźć nam to miejsce, gdzie spotkamy się wspólnie, żeby Państwo, a my, które Państwa reprezentujemy, żebyśmy tych zgłoszeń mieli jak najmniej, żeby Wasz dobrostan był zachowany, a z drugiej strony, żeby zakład też mógł się rozwijać i prowadzić swoją działalność prawidłową. Panie Burmistrzu, bardzo proszę. Szanowni Państwo, ja może zacznę od tego, co było wcześniej, bo zostałem to jak gdyby wywołany przez wypowiedź przede wszystkim pracowników i Pana Wójta, ale pozytywnie zostałem, że tak powiem, wywołany. Szanowni Państwo, ja sobie przypominam dwie kadencje wstecz, kiedy to dyskutowaliśmy na temat występujących odorów w latach 2010-2013, nie było z kim rozmawiać. Władze Bolesławia, władze Zakładu Gospodarki Komunalnej, tylko że jak struć głowę w piach, to nie my, to nie my. Po czasie okazało się, że jednak stwierdzono, że źródłem odorów to jest wysypisko, bo tak tu padło, to nie jest fabryka czekolady. Wiadomo, że to nie ma w Polsce i w Europie miejsc, gdzie z tym poradzono sobie do końca. Nie ma takich miejsc. Natomiast trzeba robić wszystko, żeby te uciążliwości zminimalizować. Rzeczywiście, Szanowni Państwo, ja tutaj w 2014 czy 2013, kiedy mieliśmy pierwszą konferencję, przedstawiłem na slajdach widok wysypiska śmieci w Bolesławiu. To nie było to, co dzisiaj Pan Wójt pokazuje, że praktycznie nie widać tych odpadów. To było jedne, potworne, duże wysypisko, prawie 11 hektarów otwartej parceli. Dzisiaj mówimy o parcelach na zmianie, przesypywanie. Proszę Państwa, w roku 2013 11 hektarów otwartego wysypiska, grama przesypki. Grama. Metan, który się miał wytwarzać, był wytwarzany. Ale to była też wina pozwolenia zintegrowanego, które spółka posiadała. Wówczas dane, które mieliśmy dostępne, to było 14 tysięcy odcieków, które były zbierane w zbiorniku powierzchniowym, z czego 9 tysięcy zawracało na wysypisko w postaci polewania go, żeby metan się wytworzył, bo musi być odpowiednia wilgotność składowiska, żeby mógł się metan wytwarzać. 9 tysięcy było rozlewane z powrotem. Na to było zgoda, na to było przyzwolenie. Pozwolenie zintegrowane.
Na dzień dzisiejszy wiem, że tego już się nie czyni od któregoś tam czasu. Mało tego, dokumenty, którymi dysponujemy, wskazywało wręcz, że epicentrum odorów to właśnie jest ten zbiornik, słynny zbiornik odcieków, o którym usłyszałem od poprzednich władz, że to jest, panie burmistrzu, deszczówka, która przeszła przez całe złoże i wypłynęła sobie, i ona nic nie śmierdzi. Można rzucić dzisiaj okiem na te materiały, które pokazują, gdzie było największe epicentrum występowania odorów. Właśnie ten zbiorniczek, który już rozumiemy, że nie istnieje, albo przestaje istnieć, bo jest zbiornik zamknięty, do którego te wszystkie odcieki są łapane i wywożone na zewnątrz. No sam fakt, że nie wszyscy chcą przyjąć te odcieki, świadczy o tym, co tam jest. Nie jest to deszczówka na pewno i wiem, że jest problem z utylizacją, ale jak słyszeliśmy, ZGK sobie z tym radzi i wywozi i oby tak dalej. Szanowni Państwo, no nie ukrywajmy, że nic się nie zmieniło. Ja pamiętam 4 lata czy 5. Momentami byłem, że tak powiem, sam, bo ani władze powiatu nie chciały pomóc, a władze Bolesława były całkowicie przeciwne, że to nie ten kierunek. Nie ukrywam też, że miałem żal do organów nadzoru, które przez długi, długi okres czasu nie dopatrywały się źródła. Przyszedł moment, że albo już nie było wyjścia, albo wszyscy zrozumieliśmy, że trzeba już pochylić się nad tym problemem. I rzeczywiście w protokołach pokontrolnych poszczególnych zakładów znaleziono źródło i od tego czasu naprawdę zrobiliśmy w sumie bardzo, bardzo wiele. Tak jak tutaj padło z ust czy wójta, czy pana prezesa, zrobiono bardzo dużo, ale skoro ten problem się powtarza, to chyba jeszcze przed nami jest dużo do zrobienia. Ja tak się zastanawiałem, siedząc odnośnie tych wykresów, które były na samym początku, i ilości tej całej infrastruktury studiów. Pamiętam lata 2013, to był rok najgorszy dla nas, dla mieszkańców Bukowna i Bolesławia, kiedy to rozgrzebano całe wysypisko, bo studnie, które były już jakiś czas, były niedrożne, trzeba było je udrożnić. Mało tego, budowano nowe. Szanowni Państwo, wiercono otwory o średnicy, słyszałem, około metra, do spągu, czyli 18 metrów wtedy mówiono. Te wszystkie odpady sprzed iluś tam lat były wywracane do góry nogami i to śmierdziało. Ale jeżeli się wciskało mieszkańców, że to nie to, no to coś było nie tak. Tak się zastanawiam, bo z tego, co słyszałem, no niepokoi mnie ta porównywana na wielkość tych zgłoszeń. 76, rok 2013, ten, kiedy rzeczywiście wywracane było wysypisko do góry nogami, i ten ubiegły, i ta wzrost tych ilości studni, bo coś mnie doszło słuchy, że jakoś robiliście, nie robiliście żadnej instalacji, bo może przy budowie studni to, proszę. Nie, bo tu widziałbym związek, że rzeczywiście buduje się studnie, ma prawo, że tak powiem. Proszę pana. Owszem, jeżeli mogę zabrać głos w dyskusji, to owszem, budowaliśmy studnie, to był bodajże rok 2017 i wówczas również, tak jak powiedziałem podczas prezentacji, pojawiły się ogłoszenia zarówno na stronie Urzędu Gminy, jak i Zakładu Gospodarki Komunalnej. Owszem, szanowni mieszkańcy i tak dalej, przeprowadzamy modernizację składowiska polegającą na tym i na tym, i że mogą występować uciążliwości zapachowe. Natomiast, drodzy Państwo, nie robiliśmy tego typu rozkopujemy całe składowisko, tylko robiliśmy naprawdę z dużym reżimem technicznym, technologicznym i pod ścisłym nadzorem firmy, która to wykonywała, i mogli rozkopać maksymalnie 10-15 metrów, zabudować rurę, zasypać tym samym materiałem, uszczelnić, dopiero mogli iść dalej. Nie było możliwości, że wykopali ileś tam studni, zostawili na noc i sobie tak działali. Nie było takiej możliwości. Natomiast jeszcze raz podkreślam,
podkreślam, informacje dla Państwa były na stronach internetowych, a niejednokrotnie pojawiały się też ogłoszenia na tablicach ogłoszeniowych. Moja uwaga tylko była, Panie Wójcie, że tak mówię, przybyła ilość studni, ilość telefonów, uwag się zwiększyła. Okej, dlatego ja nie wiem, co Wy wykonujecie, natomiast chciałem zapytać i zapytam. Teraz wiem, że był to rok 2017, a nie 16, ale myślę, że to budowanie nowych studni w jakimś tam już złożonym, tak wiąże się z tym, że trzeba wywiercić i to wszystko wyciągnąć. Niech to będzie osiednicy tam metra, ale to jednak musi wyjść. Bo chyba rzadko się zdarza takie wysypisko, które byłoby od spągu, od tej waszej izolacji tam foliowej, budowane już studnie, które by metr po metrze szły. To teraz tak są. I tak powinno być od samego początku, ale jak wiemy, nie było. Aczkolwiek rozporządzenie, które reguluje sposób prowadzenia i wszystko, co związane jest ze składowiskami odpadów, obowiązuje od 2003 roku, natomiast przez szereg lat, a co najmniej przez te 8 czy 10 wcześniej pierwszych, w ogóle nie było, nie było respektowane, nie było przestrzegane, ale tak jak mówię, nie tylko przez podmioty, bo również przez organy nadzoru, gdzie, no, powiem szczerze, było nam bardzo ciężko i przykro, gdzie za każdym razem spotkaliśmy się na ścianie, gdzie dostajemy wyniki pomiarów i właściwie 5 podmiotów, wszystkie 5 protokołów, wszystkie ok. Ale nie będę wracał do historii, Szanowni Państwo. To, co żeśmy przeżyli, mam nadzieję, że tego już nigdy nie doczekamy. I dobrze, że wszyscy, jak tutaj siedzimy, deklarujemy się z FGH, Bolesław, Arkow, że wszystkim nam zależy na tym, aby tych podołów było jak najmniej. Pewnie, że mamy świadomość, że teren przemysłowy, ale trzeba jednak zrobić wszystko i szukać tego. Tutaj pan inspektor też powiedział, że mają nowy sprzęt albo mają pomysły na to, żeby zlokalizować dokładnie te odory, bo ja nie chciałbym palcem wskazywać nikogo, bo daleki jestem od tego, ale cieszę się na przykład, że macie w tej chwili w gospodarce komunalnej mapę odorową. To też o czym świadczy, że macie świadomość, że te odory też od was są. Skoro macie mapę odorową na wysypisku i chodzi człowiek i mierzy, to znaczy się jest czasami ten wyziew, nazwijmy tego metanu, bo metan jest nośnikiem. Nic więcej, odory same się nie roznoszą. Metan bezwonny gaz roznosi się. Ja już wielokrotnie nie mam zamiaru dzisiaj powtarzać, czemu to zjawisko występuje przy niskich ciśnieniach i tak dalej, bo na to już literatura tyle napisała, więc tylko wystarczy poczytać. A ciągle pytamy się, dlaczego godzinie między 5 a 7, może ktoś coś odkręca, no na wysypisku się nic nie da odkręcić, gdzie idzie, być może tak, ale to jest, że tak powiem, już udowodnione, chodzi o warunki atmosferyczne, ciśnienie i tak dalej, i tak dalej. Szanowni Państwo, ja myślę, że przejdźmy do dyskusji, dowiedzmy się, co jeszcze ewentualnie ktoś ma do zaproponowania. Bo jakbym miał zaproponować, to bym zaproponował, aby wysypisko obsadzić zgodnie z rozporządzeniem paragrafem 11, to jest obiekt przed tyczką, bo nie pamiętałem, nie miałem okularów, ale już przeczytałem. Mówi wyraźnie, że wysypisko powinno być otoczone pasem zieleni, a najlepiej dwupoziomowym, wyższe, niższe, drzewa, krzewy o szerokości co najmniej 10 metrów. Kiedyś w roku 2014 doktoryzowałem się nad tym, po co ten las, a to przeważnie już ciasto powinien być na to, bo bardzo dobrze absorbują te właśnie odory. 10 metrów. Można spróbować, a wręcz zrealizować zapis tego rozporządzenia w paragrafie 11, aby to zrobić. Tą przesypkę. Tu bym jeszcze się zwrócił do pana wójta i do pana prezesa, aby szczególnie zwrócić uwagę na te skarby, bo one są najgorsze do utrzymania. Jeżeli w poziomie można łatwo zawałować, wyrównać, to wiemy, jak się ziemia zachowuje na skarpie i tam mogą być te wychodnie tego gazu. Bo nie sądzę, żeby nas na tyle było stać, właściwie państwa, żeby to, tak jak to się robi na wielu wysypiskach w Europie, gdzie obudowuje się takie wysypisko nadpoziomowe tak zwanym chudym betonem, czyli nawet są to popioły ze spalarni wymieszane z cementem, jest to szczelne, całkowicie szczelne, potem tam dopiero sypią ziemię
jakieś krzewy rosną i tak dalej. Ale myślę, że to jeszcze kiedyś przed nami, bo to wysypisko jeszcze, czy składowisko odpadów jeszcze się nie kończy, a na pewno wiele lat jeszcze będzie funkcjonować. A my wokół niego też musimy żyć, bo tak jak to padło, no wszyscy produkujemy śmieci, coś trzeba z tym zrobić. No coś trzeba z tym zrobić. Na razie nas nie stać na to, żeby wywieźć do oczyszczalni, do spalarni ścieków, bo to jest dużo, dużo droższe. Natomiast musimy zrobić wszystko, żeby ich było jak najmniej i zastanowić się dalej, co z tym bio, o którym tutaj tak panowie wspominacie. My jesteśmy akurat przed przetargiem, przed zrobieniem dokumentów. Ja myślę, że jeżeli takie worki wchodzą, że tak powiem, perforowane, bo na dzień dzisiejszy, no mówimy, ale worki dostawaliśmy od firmy. Być może tak było ustawione już, ale chyba tak, bo to miało być plastikowe, w związku z tym nie dyskutujemy. Natomiast jeżeli rzeczywiście miałoby to wpływ, no to jest taki pierwszy krok do tego, żeby się to już nie fermentowało na posesji i tak dalej, i tak dalej. Co do ilości na terenie gminy Bukowna, nie wiem, myślę, że się tu z radnymi pochylimy, czy będziemy robić ograniczenia, czy nie będziemy robić ograniczenia. Czy mamy prawo kogoś, kto ma 1000 metrów działki rekreacyjnej wokół domu, aby robił kompostownik? Nie wiem, czy mamy takie prawo zmusić kogoś. Fajnie byłoby, żeby każdy jednak zapał, tylko z tego kompostu na trawnik to niewiele mu się to zda, bo trawnika raczej kompostem się nie uprawia. Ale myślę, że to z mojej strony tyle. Ja naprawdę jestem przekonany, że wiele zrobiono przez ostatnie lata, ale skoro mieszkańcy zgłaszają, to myślę, że ten okres przed nami dopiero jest, czyli ten okres letni, czerwiec, lipiec, sierpień, może wrzesień, żebyśmy się temu bliżej przyjrzeli, bo tak widzimy, jesteśmy po zimie, 2 telefony w ciągu dnia, czyli praktycznie rzecz biorąc, 4 miesiąc jest spokój, tak? To niech pani otworzy, zobaczcie pani, czy czuć w nocy. Już przejdziemy za chwileczkę. Szanowni Państwo, w związku z tym myślę, że czas taki przyszedł, że i Kraków, i tu pan inspektor, i panowie. Ja myślę, szanowni Państwo, że raz na 4 lata to jest zbyt rzadko. Ale myślę, że i na wiosnę, i na jesień takie spotkanie, na które każdy poświęci 2-3 godziny, to nas start. Ja myślę, że dajmy sobie jeszcze ten okres, gdzie liczymy na te i badania tutaj gospodarki komunalnej i tutaj z wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska też popłynęły jakieś słowa nadziei i ja nie ukrywam, że też mamy swój pomysł na pomiary. Nie ukrywam, że mamy i zrobimy taką stację pomiaru, ale nie chciałbym więcej, także będziemy mieć z 3 źródeł. I myślę, że wspólnie w najbliższych latach, mówię tu o roku, góra dwóch, całkowicie, albo przynajmniej do takiego poziomu, że nikt już nie będzie dzwonił, że coś nam śmierdzi. A ja wierzę. To jeśli... Nie wiecie do tej pory, bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, mam wrażenie, że w ten sposób płynnie przeszliśmy do fazy dyskusji. Ja chcę Państwu serdecznie podziękować, że wytrzymaliście te 2 godziny takiej czasami mocno technicznej dyskusji. Bardzo dziękuję wszystkim prelegentom. Myślę, że to będzie dobra podstawa do dalszej dyskusji, ale tak naprawdę chcieliśmy, żebyście to Państwo, żebyście Wy mogli zadać pytania, mogliśmy z Wami porozmawiać na temat odorów i dlatego, Szanowni Państwo, żeby ta dyskusja toczyła się twarzą w twarz, z otwartą przyłbicą. Zapraszam na scenę osoby, które będą odpowiadać na Państwa pytania. Mam nadzieję, że to będą najczęściej adresaci Państwa pytań. Pana inspektora Ryszarda Listwana bardzo serdecznie zapraszam na scenę. Bardzo proszę o oświetlenie sceny. Zapraszam również na scenę pana burmistrza Mirosława Gajdziszewskiego, pana prezesa Bogusława Ochaba, pana wójta Krzysztofa Duzińskiego. Serdecznie zapraszam również przedstawiciela firmy Arco, pana Arkadiusza Krzystanka, prezesa ZGK Bolesław, pana wiceburmistrza Józefa Palucha, no i oczywiście spirytus mowę z tego zamieszania, czyli przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Bukownie, która to komisja w dniu 11 grudnia ubiegłego roku zawnioskowała o przeprowadzenie takiej debaty.
W związku z tym, Szanowni Państwo, przystępujemy do tej najbardziej otwartej części dzisiejszego spotkania. Ja tylko bardzo proszę, żebyście Państwo sygnalizowali chęć zadania pytania z każdej strony. Są Panie z mikrofonami. Prosił o również taką porządkową uwagę, żeby przed zadaniem pytania przedstawić się i wtedy będziemy mogli skierować pytanie do odpowiedniego dyskutanta. Bardzo proszę o zgłaszanie się do zabrania głosu. Pytanie, czy jest mieszkańców na sali? Już oddaję mikrofon. Przepraszam, ja mam takie pytanie. Ilu jest mieszkańców na sali? No proszę Państwa, bo więcej osób to jest osób, które, prawda, no, pracują, są przedstawicielami różnych firm, a Was mieszkańców to tu jest garstka. Tu powinno siedzieć co najmniej 100 osób. Najmniej więcej. Jak nieistotne, bardzo. Powiem szczerze, nie bardzo rozumiem, co to pytanie miałoby wnieść ci mieszkańcy, którzy są zainteresowani tematem. Dlatego, Szanowni Państwo, bardzo proszę, jeżeli Państwo chcielibyście zadać pytanie jeszcze dotyczące problemów, które występowały w roku ubiegłym, bardzo proszę tutaj z tamtej strony, Pani Aniu. Paweł Kucyper, ulica Poprzeczna. Tu cały czas była mowa o samych sprawach odorowych, ale z tym się wiąże jeszcze temat jeden, mianowicie transportu tychże właśnie odpadów. I dlaczego na przykład śmieci, powiedzmy, z Zabierzowa jadą ulicą Poprzeczną, jak mają inne drogi, którymi mogą przejechać? Nasza ulica jest bez poboczy, bez chodników. Ja jeszcze przypomnę, że pan burmistrz na zebraniu przedwyborczym powiedział, że sprawi tak, że na pewno nie będą jeździły auta obcych firm, ewentualnie tylko nasza komunalka bolesławska. To było chyba nawet nagrywane wtedy. A jednym hasłem wyborczym pana burmistrza było, że zawsze dotrzymuje słowa. Bardzo proszę, żeby tak się stało. Dziękuję. Docelowo myślę, że to jest kwestia dni. Miało być od 1 marca. Miało być. I będzie. Dzisiaj mamy co? Kwiecień. Jeżeli nie od połowy, to od 1 maja obiecuję, że tylko samochody gospodarki komunalnej Bolesław i naszej będą jeździły ulicą Poprzeczną. Znajdzie się na tym zakazie stosowna tabliczka, nie tak jak w tej chwili, że tam wisi bodajże, że bez, znaczy mogą jeździć za samochody służb komunalnych, czyli wszystkich. Ta tabliczka będzie zmieniona i będą, tak jak powiedziałem, jeździły tylko i wyłącznie samochody gospodarki komunalnej Bukowna i Bolesławia. Wszystkie inne podmioty niestety będą musiały sobie wybrać drogę inną. Dzień dobry, przepraszam, jeszcze mam... Ja powiem w uzupełnieniu, proszę Państwa, to już się stało, tylko oczywiście zarządca drogi opacznie zrozumiał naszą sugestię, no i taka tabliczka się znalazła pod zakazem, jaka się znalazła. W tej chwili, tak jak Pan Burmistrz mówił, jest kwestia tylko pojawienia się nowej tabliczki, czyli będą tylko nasze służby komunalne i oczywiście gminy Bolesław mogły tą drogą się poruszać. Ja tylko dopowiem, że zarządcą drogi Poprzeczne jest zarząd dróg w Olkuszu, bo to jest droga powiatowa. To jest właśnie, Nazywam się Szwagrzyk Marta, mieszkam na ulicy Poprzecznej. Składam cały czas doniesienia do drogówki w Olkuszu na temat poszczególnych kierowców z komunalki, naszej komunalki, bo robią sobie po prostu niejednokrotnie wyścigi. Dwa razy zostałam potrącona przez te samochody. Jest problem z naszą komunalką. Ja nie mówię, że ze wszystkimi kierowcami, ale z poszczególnymi. Dzwoniony jest do kierownika komunalki, zgłaszany jest na bieżąco, nikt sobie nic z tym nie robi, a kierowcy wprost śmieją się w twarz. I to są, tak jak mówię, poszczególni kierowcy, nie wszyscy. Więc jest problem z naszą komunalką.
Dodatkowo też zagrożenie stwarzają owszem śmieciarki inne z zewnątrz, ale komunalka jest problemem i nikt sobie nic z tym nie robi. Jest dzwoniony, jest zgłaszany do drogówki, do komunalki, na to po prostu co robią ciężarówki nasze, śmieciarki przepraszam. A gdyby pani doprecyzował tą komunalkę, chodzi, jeśli chodzi o te śmieciarki, to czyje? Nasze tutaj z Bukowna, bo są kierowcy pracujący z Bukowna. Wszystkie, tak, wszystkie. Są też z zewnątrz, ale to też jest problem z naszymi kierowcami. Robimy sobie wyjaśnienie. Gospodarka komunalna Bukowno nie posiada śmieciarek. To znaczy, Bolesław, o to mi chodzi, że Bolesław, więc czy będzie, chodzi mi o to, czy będzie zakaz jazdy większych samochodów powyżej 3,5 tony, czy z wyjątkiem śmieciarek, dużych śmieciarek, które jeżdżą właśnie z komunalki z Bolesławia? Będzie zakaz z wyjątkiem śmieciarek gospodarki komunalnej Bolesław i my mamy wóz, który odwozi te kontenery siódemki. Też traktujemy to jako śmieciarkę. Jeśli to byłoby dotyczyło to, co wcześniej pani powiedziała, ta uwaga odnośnie prędkości, to my oczywiście w swoim zakładzie zwrócimy na to szczególną uwagę dyrektorowi, że my jeździmy sporadycznie, bo tak naprawdę nie wykonujemy tego zadania, gospodarka z Bolesławia to robi. Natomiast myślę, że tutaj są przedstawiciele i zakładu, i gminy, to na pewno przekażą w swoim zakładzie i dyscyplinę na pewno jakąś się wprowadzi, bo to niemożliwe, żeby, tak pani mówi, z uśmiechem na twarzy jechać z prędkością tam ponaddźwiękową, a tam jest tylko bodajże chyba na 40, a nie 50. Ale właśnie skoro stoi znak, to znak ma nie wystarczy? No, widocznie znak nie wystarczy. Bardzo proszę. Na ulicy Leśnej, Poprzecznej i po prostu tymi przyległymi do ulicy Leśnej. Chciałam zwrócić uwagę Państwa na temat odorów, ponieważ to jest nieodwieczny naszym tematem, poza tym transportem, który tu Państwo poruszacie i zgłaszacie do mnie, że to nie jest tak różowo, jak to wygląda, że tylko zgłoszeń było 70 w tamtym roku, a teraz 2. A teraz powiem dlaczego. Jak chodzę, rozmawiam z mieszkańcami, a no niestety utrzymuję kontakty z nimi i bardzo się z tego cieszę, więc jestem, to wstety. Na bieżąco. Chciałam powiedzieć tak, że panowie, z którymi rozmawiam, więc mówią tak, że piątek, 22:30, czy to sobota, że sobie wyszła i po prostu wtedy zobaczyła, jak śmierdzi, czy to sobota, czy niedziela. Tak samo dotyczy to i po prostu odorów, w inne dni, tak jak na przykład dzisiaj nie jest zgłoszone, ale dzisiaj tak samo śmierdziało, bo też mieszkańcy właśnie to zgłaszali. I jeszcze na pewno polega to na tym, że nie wszyscy mieszkańcy, dużo jest u nas takich ludzi właśnie starszych, że nie posiadają telefonu do Urzędu Miejskiego, postaram się, żeby właśnie mieli taki telefon, to wtedy na pewno ta liczba będzie zgłoszeń większa. Dlatego, że, tak jak mówię, dlatego dwa, że raz, że była zima, dwa, że ludzie mają zamknięte okna, ponieważ jak Państwo wiecie, jest no, zimno i rano teraz są przymrozki, więc tak to wygląda. Boję się natomiast, że jak będzie lato, to będzie taka sama sytuacja, która była w tamtym roku, w 16, muszę przyznać szczerze, nawet z panem burmistrzem, żeśmy wcześniej rozmawiali, że takiego problemu nie było, jak było to sporadycznie, a my jesteśmy wyrozumiali, a no może coś się tam przydarzyło. Natomiast w tamtym roku to była tragedia. Tak. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze, tutaj pan powiedział tak, gdzie są mieszkańcy, proszę pana, ci co są po prostu mieszkańcy zainteresowani, to przyszli, a jeżeli kogoś to albo może jest z pracy, albo nie interesuje, to po prostu nie dotarł na spotkanie. Normalnie. Teraz jeszcze chciałam poruszyć sprawę taką, jeżeli chodzi o, była taka sytuacja, że myśmy jako mieszkańcy mieli zgłaszać do gospodarki komunalnej do Bolesławia o odorach, albo ewentualnie do gminy. I doszło do takiego paradoksu, że myśmy dzwonili do gminy, potem gmina do komunalki i wtedy, kiedy komunalka, ktoś z nich przyjeżdżał z państwa, to po prostu ten odór już gdzieś już po prostu powędrował, bo to wiadomo, że to z powietrzem to się przenosi, bo to nie jest tak, że jest w jednym miejscu. I to jest sytuacja taka, po prostu sprawa nie do udowodnienia. Tak jak sobie ktoś pomyślał, no jak to przyjeżdżam, no skąd to nie śmierdzi? No chyba, że macie się tak z rękami. Czyli tak to wygląda, żeby pan burmistrz miał świadomość i po prostu reszta tutaj panów. Poza tym, no może tyle, tak to wygląda, no niestety. Chciałabym, żebyśmy my, jako mieszkańcy tamtych ulic, nie byli jakoś inaczej traktowani, że żyjemy właśnie w takim środowisku, a nie innym, bo naprawdę nam śmierdzi, szczególnie latem. Czy ktoś zechce odpowiedzieć?
odpowiedzieć na pytanie pani Zofii, czy to raczej takie oświadczenie było? No nie, chciałbym się włączyć tutaj, gospodarzu. Odnośnie tych telefonów, panie Zosie, ja myślę, że to, że ich zanotowanych jest tylko 70, to równie możemy powiedzieć, że tylko 76 było zanotowanych w 2013 roku, więc bo sytuacja jest taka sama. Wówczas też było prawdopodobnie chętnych do zgłoszenia może 200, ale tak naprawdę zdecydowało się 76. I teraz jest ta sama sytuacja, bo albo się komuś chce zadzwonić, to dzwoni, albo po prostu rozmawia tylko z sąsiadem. Ale myślę, że to ta sama sytuacja jest, że ilość tych zgłoszeń, które mogłyby być, to mogła być porównywalna z 2013 rokiem i adekwatnie wyższa niż to, co zostało tak naprawdę zgłoszone. W związku z tym tutaj nie robiłbym problemu, że to tylko 70, a chodzi 200. Nie, chodzi o problem, bo jeżeli mówimy, że w zeszłym roku było 5, a dwa lata temu było 5, a w zeszłym roku 70, no to sobie możemy pomnożyć. Tamto razy 10 będziemy mieć 50, a to razy 10 to będzie 700 zgłoszeń, tak? Gdyby wszyscy zadzwonili. Więc problem jest? No problem jest. I dlatego z tym problemem musimy się zmierzyć. Natomiast to, co pani powiedziała, no rzeczywiście, no mieszkańcy nie dzwonią wcześniej o godzinie 7, bo od 7 pracują urzędy. W związku z tym zgłaszacie o 7, zanim my przyjmiemy informację, zanim my przedzwonimy do WIOŚ-u, to na jeden telefon WIOŚ, no z mojego doświadczenia wiem, że nie przyjedzie. Też wiem, że pracują od 6 do 14 albo od 7 do 15. A ja bym też chciał, żeby, panie inspektorze, żeby ta kontrola wypadła kiedyś rzeczywiście w tym okresie nocnym, żeby zrobić jakąś dyżurną trzecią zmianę i, a już najlepszym rozwiązaniem to jest stacja mobilna, którą się stawia i ona stoi przez miesiąc. Bo patrząc, już sekundkę, bo patrząc na te protokoły, które my otrzymujemy z kontroli, czy to ZGK Bolesław, to w jednym miejscu mam napisane, że od tam któregoś czerwca do któregoś przebadano, przeanalizowano, nic nie stwierdzono, a potem dwa razy ktoś był, raz w sierpniu, raz w październiku, odory nie występowały. Ale w międzyczasie mogły codziennie występować i to nigdzie nie jest uchwycone. I tu trzeba znaleźć sposób, jak zrobić, żeby je uchwycić, no i potem zbadać, określić, a co z tym zrobić, to będziemy myśleć wtedy, bo tak jak już tu padło, my prawdopodobnie dojdziemy do tego, co śmierdzi, tylko ile tego jest i ile tego może być, to póki co no, nikt państwu nie powie, bo nie ma takiego przepisu, takiej normy, takiego zarządzenia, nic nie ma w tym momencie. U nas nie da się tego powiedzieć. Jest za dużo, jest za mało. Ja czytałem o tych problemach, gdzie, nie wiem, czy to nie była Holandia, gdzie określone mają w ten sposób, że jeżeli zakład jest, który wprowadza uciążliwości, to przeliczyli to na godziny. Jeżeli uciążliwość występuje, pamiętam jak dzisiaj, 250 godzin w skali roku, taki zakład może być zamknięty. Nie mają norm co do wielkości, wartości i tak dalej. Nie, jeżeli 250 godzin w ciągu roku, przeliczcie sobie to parę godzin dziennie, ile by to dni w skali roku było i taki zakład zamykają. U nas nie ma nic, że tak powiem, to co już pan inspektor powiedział, nie dopracowaliśmy się, coś było zlecone, coś komuś ktoś zabrał i na dzień dzisiejszy dalej nie mamy żadnej normy, która by określała, co możemy zmierzyć, jak możemy zmierzyć i czy to jest wartość szkodliwa, czy nieszkodliwa. Proszę państwa, tu trochę muszę bardziej uściślić problem, bo tak, po pierwsze, że od tego roku my będziemy mogli przyjeżdżać i reagować. Oczywiście nie na każde spotkanie, a poza tym, jak tutaj pani radna powiedziała, no zanim my przyjedziemy z Krakowa, to to zniknie i to jest inna sprawa. Natomiast powiem państwu, co możemy zrobić. Po pierwsze, z doświadczenia naszego, no bo ci z państwa, co pamiętają 13 rok, to pamiętają, jak była pełna sala, było zburzenie, była uciążliwość. Myśmy przyjechali, zaproponowaliśmy nowe torskie metody pomiaru, jakie wtedy mogliśmy zrobić, chromatografię i inne. Wskazaliśmy zakład, wytłumaczyliśmy kierownictwu, że musi zrobić nową technologię. Wniknęliśmy w szczegóły pracy, no i wtedy
wtedy wymusiliśmy wszyscy wspólnie to, co się poprawiło i bardzo dużo się poprawiło. Natomiast skoro jest teraz problem, wskazuję pierwsze źródło najbardziej potencjalne. Zróbmy coś z tymi odpadami zielonymi, zanim zacznie śmierdzieć naprawdę. Bo to możemy zrobić teraz, tylko że wymaga to pewnej zgody między samorządami. W zeszłym roku taka sprawa była w Szanowie i trwało to kilka miesięcy, zanim wszystkie gminy się dogadały, bo te gminy, co mieszkają daleko i nie mają problemu, ich interesuje więcej cena za to, co płacą, niż uciążliwość tych bezpośrednio koło składowiska. I tutaj musimy od tego zacząć. Wymusić te worki, albo tak jak tu pan prezes powiedział, kosze. My będziemy też występować do ministerstwa, to jest długa droga, żeby może za rozporządzeniem usprawnić, żeby tego nie było, bo to już nie jest nowość, że nie powinno się wozić odpadów zielonych w taki sposób, jak jest. To jest pierwsza sprawa i tutaj stawiam jako takie źródło, które mogło być istotną przyczyną tego, coście państwo mieli w zeszłym roku, bo tak w Małopolsce całej to wyglądało. To jest nie jedno źródło, ale jedno z podstawowych. Druga sprawa. Jeżeli rzeczywiście wam tutaj dokucza, to raczej nie ma takiej możliwości, żebyśmy stację obwoźną tutaj jakoś ustawili monitoringowo, bo monitoring tego typu substancji nie mierzy. My szukamy dopiero metod spektrometrycznych, które by mogły ustawione na pewne typowe substancje dla tego typu obiektów mierzyć stężenie. Ale istnieje i też proponowana przez Unię i stosowana tutaj w Oświęcimiu, w Krakowie technika olfaktometrii dynamicznej. Po prostu to jest, gmina mogłaby, jeżeli zechce, no będzie miała taką możliwość, bo to trochę kosztuje, poprosić instytut, jest kilka instytutów w Polsce, mają już akredytację, które wykonają pomiary, to są pomiary takie sensoryczne, węchowe. Potrafią stworzyć mapę dokładnie z podziałem na intensywność tych zapachów, bo to jest bardzo istotne. W Krakowie Południowym takie coś zrobił wydział zajmujący się olfaktometrią dynamiczną przy Akademii Ekonomicznej. Wiem, że przy Politechnice Wrocławskiej też jest, pani profesor Żówka się zajmuje, jest kilka w Polsce tak. Jeżeli państwo chcecie tak rozpracować, uznacie, że nie da się inaczej tymi technikami to wycofać, to jeżeli chcecie określić źródła i intensywność tych źródeł w różnych okresach działania, to możecie to zrobić, bo zazwyczaj zaczyna się to od lipca do, w zeszłym roku nawet do listopada. I to by było na razie tyle z mojej strony, ale podkreślam, weźmy się teraz ostro i spróbujmy wyeliminować dostawy tych odpadów zielonych, bo tu co pan prezes powiedział, panowie inżynierowie twierdzą, naprawdę to może być źródło intensywnych, nieprzyjemnych zapachów. Jeszcze tylko dodam tutaj, uzupełniając wypowiedź pana Ryszarda, że myśmy testowali już worki perforowane. One są na pewno lepsze od worków nieperforowanych, ponieważ przepuszczają powietrze, dostaje się tlen. Natomiast tak naprawdę, jeżeli te odpady będą bardzo mocno wilgotne, to i te worki tak do końca nie radzą sobie. Najlepszym rozwiązaniem, w mojej ocenie, z rozmów z wszystkimi przedstawicielami tej branży, z którymi rozmawiałem na konferencjach branżowych, na KIGO, na Krajowej Konferencji Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast, jest przejście na dodatkowe pojemniki. My jako zakład, każdy zakład zresztą, który startuje, jeżeli dostanie takie zadanie, żeby wyposażyć mieszkańców w takie pojemniki, wyposażymy w takie pojemniki. Te pojemniki powodują to, że one będą opróżniane bez zagniwania w workach szybciej. Te pojemniki też są częściowo też perforowane, także one są troszkę inaczej wykonane niż tradycyjne pojemniki. To jest raz. Natomiast jeżeli chodzi o monitoring, ja jestem zwolennikiem badań, monitoringu. Mniej jestem, powiem szczerze, zwolennikiem tego typu spotkań za częstych. Dlaczego? Dlatego, że gdzieś tam pamiętam ze swojej historii, że w dawniejszych czasach, jak się nie dało rozwiązać problemu, to się zwoływało egzekutywę.
Mnie badania bardziej przekonują, więc cieszę się, że tutaj burmistrz te badania będzie zlecał. My będziemy ze swojej strony swoje badania zlecać. Ja jeszcze bym wrócił do naszej propozycji, panie burmistrzu, tego słonecznego, czy może nie słonecznego, tylko odorowego patrolu. Myśmy tutaj zaproponowali z kierownictwem, że zadysponujemy swojego pracownika, swój pojazd na własny koszt, żeby objeżdżać te miejsca w porach, no kiedy urząd nie pracuje. Dlaczego z pracownikiem urzędu? Żeby to było bardziej wiarygodne, ponieważ tutaj siedzi kierownik Bazan, który no chyba najwięcej objeżdża miejsc tutaj na terenie i Mukowna, i Bolesławia i zna ten problem, jeżeli chodzi o miejsca, jak to się pojawia, jak to wygląda. Mógłby tutaj wiele na ten temat powiedzieć. No ma też dużo zgłoszeń takich, których nic nie stwierdza tak naprawdę. Nie chciałbym się tutaj kłócić, czy to są prawdziwe, czy nie, czy już przeleciał ten zapach, czy nie przeleciał. Ma duże doświadczenie, może zadysponować swój czas, może zadysponować czas swoich pracowników, no tylko przydałaby się druga osoba, która by uwiarygodniła to, bo powiem szczerze, no, jeżeli pojedzie sam, jadą nasi pracownicy, no dla mnie oni są wiarygodni, natomiast na zewnątrz może się wydawać, że takie badania, czy takie kontrole właściwie będą niewiarygodne. Tutaj ja zgadzam się, no, WIOŚ jest jeden na całą Małopolskę. Ma też określoną liczbę pracowników, ten dojazd też trwa z Krakowa. Więc chyba tutaj najlepiej by było na tym naszym terenie wspólnie może zaproponować pewien rodzaj takiego wspólnego monitoring, to za dużo powiedziane, bo monitoring to jest dla mnie już bardziej kompleksowe badanie problemu. Natomiast stworzenie takiej bardziej jeszcze szczegółowej mapy i bardziej wiarygodnej, bo tam, gdzie będzie dwa podmioty, może też inne podmioty, ja nie mówię, że nie, to mogą być zaproszone inne podmioty, my zadysponujemy swój sprzęt, możemy dodać też swoje urządzenia, bo mamy trochę specjalistycznych urządzeń, mamy na składowisku już bardzo specjalistyczne urządzenia do mierzenia poziomu, przede wszystkim siarkowodorów w PPM-ach. Mało które urządzenie mierzy siarkowodór w PPM-ach, bo siarkowodór w powietrzu pojawia się w bardzo niewielkich ilościach. On jest bardzo uciążliwy, ale jest tak naprawdę w bardzo niewielkich ilościach. I te urządzenia też możemy wykorzystać. Mamy też inne urządzenia, które teraz będziemy testować. O tych jeszcze nie chcemy mówić, bo zleciliśmy te badania, ale tak jak mówię, dobrze by było pomyśleć być może o wspólnych objazdach na zgłoszenia, zrobić taki słoneczny patrol, panie burmistrzu. Dziękuję bardzo. Można. Panie prezesie, ja powiem szczerze, że zaskoczył mnie pan naprawdę bardzo, bo porównał pan tutaj nasze spotkania do jakichś egzekutyw za czasów radosnego socjalizmu. To powiem, że pana propozycja ekopatrolu czy słonecznego patrolu to mi przypomina IRCHĘ. Wie pan, co to była IRCHĘ za czasów komunizmu? To była inspekcja robotniczo-chłopska, proszę pana, i też do niczego nie doprowadziła. Więc może skupmy się raczej na merytoryce, a nie na patrolach. Panie burmistrzu, nie chciałem panu urazić, to już na po prostu. Czego zmierzam do tego, że ja bym się zgodził tutaj w dużej mierze z panem dyrektorem Listwanem, że za te uciążliwości odorowe teraz odpowiadają dwie rzeczy, jeżeli chodzi o instalację bolesławską. To przede wszystkim stabilizacja tej frakcji odsitowia, to jest jedna kwestia, a druga, bardziej poważna, to te odpady zielone. Ja mogę tylko państwu obiecać, bo my jesteśmy w fazie teraz zmiany uchwały o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. I naprawdę będziemy rekomendować, aby ograniczyć zbieranie odpadów zielonych w mieście. Nie wiem, jak to się skończy, bo to wszystko zależy oczywiście od Rady Miejskiej. Natomiast będziemy chcieli wprowadzić te ograniczenia tak, żeby liczba tych odpadów zielonych, masa tych odpadów zielonych z gminy była zdecydowanie mniejsza. Ja państwu powiem tak, jeżeli chodzi o tereny zielone miejskie i spółdzielni mieszkaniowej Buczyna, to jest zupełnie prosta sprawa do opanowania. Chodzi teraz generalnie tutaj o tereny zielone, jeżeli chodzi o budownictwo jednorodzinne, czy odpady zielone z terenu budownictwa jednorodzinnego. I myślę, że da się to w jakiś sposób rozsądny zrobić. Jeżeli trzeba będzie te pojemniki zakupić, to w
takim razie rozważymy wariant, albo będzie to po stronie firmy, która będzie świadczyć te usługi zbierania odpadów, albo zakupi to gmina, ale myślę, panie prezesie, że worki perforowane to moglibyśmy wprowadzić od zaraz, nawet jak one są droższe te z dziurkami od tych bez dziurek, to naprawdę dopłacimy do tych worków. Dziękuję. Bardzo dziękuję, bardzo proszę pytanie do pana Jacka, cierpliwie czekał, doczekał się. Tak, dziękuję. Jacek Sporyś, Poprzeczna. Jeszcze chciałem wrócić na chwilę do komunikacji i to możemy zacząć od takiej rzeczy dosyć prostej, polegającej na tym, żeby kierowcy zakładu komunalki z Bolesławia nie zatrzymywali się na przejeździe, na przykład na mojej bramie, gdzie w zeszłym 21 marca po prostu spóźniłem się do pracy grubo ponad pół godziny, bo panowie nie chcieli odjechać i w sposób niewybredny po prostu stali mi na bramie. No i tyle mogę panu powiedzieć. Także od tego by trzeba było zacząć, a to jest przyczynek do dyskusji szerszej, mianowicie właśnie to, co mówił tutaj Paweł wcześniej, odnośnie komunikacji i infrastruktury wokół składowiska, to, co mówił pan burmistrz, czyli tej strefy zielonej, i nad tym trzeba by się było pochylić, bo my tutaj rozmawiamy o pomiarach smrodu, powiem tak wprost, która, jak wiadomo, póki co jest chyba troszeczkę niezmierzalna i tutaj są dyskusje akademickie, a można zacząć od rzeczy małych i konkretnych. Jeśli mogę odpowiedzieć na to pytanie, nie wiem, trudno powiedzieć, mogło się tak zdarzyć, nie będę negował tutaj pana wypowiedzi. Ja bym miał tylko prośbę, jeżeli takie sytuacje będą, jakiś numer rejestracyjny, zapisać sobie tego auta. Być może to była nieuważność, być może jakaś sytuacja. No ja tutaj nie chcę bronić, nie chcę też stawać za, nie wiem, zawsze muszę wyjaśnić taką sytuację. Zawsze staram się, żeby pracownicy, jeżeli w jakiś niewłaściwy sposób zachowywują się podczas zbierania i dostaję konkretną informację, kogo to dotyczy, to myślę, że reaguję w odpowiedni sposób. Natomiast no, musimy mieć precyzyjną informację, co najmniej jakiego numeru rejestracyjnego to dotyczy, zadzwonić albo na portiernię, albo w portiernia przekaże, albo na sekretariat, albo do działu przetwarzania odpadów. Jeżeli będzie to po południu, no to portiernia jest czynna, bo dział przetwarzania odpadów pracuje do 15. Natomiast jeszcze wracając do przejazdu, ja staram się zwracać i tutaj nasz kierownik, który jest tu nieobecny, kierownik transportu, nie tak dawno zrobił spotkanie w sprawie prędkości pojawiających się sygnałów tutaj od burmistrza o zbyt szybkim jeżdżeniu jakichś pojazdów, nie wiem czy naszych, czy nie naszych. Uznaliśmy, że musimy z naszymi pracownikami przedyskutować to. Jeżeli państwo zauważycie też szybkość nadmierną, proszę reagować. Ja widzę jedną rzecz, no tam często pojawia się, albo bardzo często nawet policja, tam jest 40 km ograniczenie na godzinę. Więc myślę, że to, że policja się tam pojawia, a nie zbieramy jakoś, ja nie słyszę tutaj o mandatach, to powodem jest tam, tutaj akurat no, nie mamy takiego kontaktu jakiegoś specjalnie GPS-owego, znaczy nie GPS-owego, tylko na CB radiach, żeby pracownicy przekazywali sobie informacje tak szybko, więc myślę, że tu problem po naszej stronie nie jest tak duży, aczkolwiek zwracać będziemy uwagę. Jeżeli pan zauważy konkretne sytuacje, to proszę informować. Ja powiem tylko troszkę w gwoli usprawiedliwienia. Tam jest ciasno niestety, więc być może z tego powodu gdzieś nie mogli zajechać dalej z pojemnikiem, gdzieś stanąć. Ale być może było to niewłaściwe zachowanie. Jak pan da taką informację, będziemy zwracać uwagę, będziemy reagować. To są tylko ludzie. Każdy z nas, jak tutaj siedzi, popełnia błędy. Ja popełniam błędy. Myślę, że tutaj wszyscy z nas wiedzą, że jeżeli się pracuje, popełnia się te błędy. Jeżeli to jest celowe zachowanie, to bardzo źle. To wtedy zwracam ostrzej uwagę. Natomiast jeżeli to było po prostu jakaś niefrasobliwość, to zwracam uwagę. Mam nadzieję, że to się poprawi, ale mam prośbę, żeby zwracać uwagi i konkretnie dawać nam informacje, kogo to dotyczy, bo teraz taka informacja, no ja wezmę to pod uwagę, możemy ogólnie powiedzieć tylko że teraz nie będziemy wiedzieć, kogo to konkretnie dotyczy, którego pojazdu. A jeżeli to będzie informacja dotycząca numeru, to my już sobie zidentyfikujemy, który kierowca, która służba tam stała. Być może jak pan powie, w który dzień, to jesteśmy z GPS-ów w stanie sprawdzić, kto to był, ale to musiałaby być godzina i dzień. Dziękuję bardzo.
to znaczy od razu panu powiem, dysponuję zdjęciem, dniem, numerem rejestracyjnym i to nie była śmieciarka, która zbiera śmieci, bo też zrozumiała, że się zatrzymują, zbieram śmieci. To był wasz wóz, który po prostu przejeżdżał Poprzeczną, właśnie tak tu koleżanka mówiła, z dość dużą prędkością. Zatrzymał się na zamkniętym przejeździe kolejowym, stał na moim, na sąsiada wjeździe, mógł stanąć wcześniej, jest miejsce. No to jeszcze powiedzmy mogę błyknąć, ale to, że się spóźniłem, to już nie, szczególnie moi kontrahenci tego mi nie wybaczyli, a dwa, że sposób zachowania, no nie będę tutaj mówił jaki. Proszę zgłosić to do mnie, będę wychodził albo do sekretariatu, jeżeli pan nie ma tych danych i ja będę rozmawiał tutaj z tymi. Bardzo proszę teraz tutaj z tej strony pani Zofię. Chciałam się odnieść do propozycji pana prezesa i ja już przerabiałam wszystkie te objazdy raz z panem prezesem, szukając smrodu, ostatnio z pana pracownikiem, szukając smrodu. Smrodu się nie szuka, on przychodzi sam. Także nie ma sensu to jeździć, ponieważ panu nic nie śmierdziało, mówię o pana pracowniku. Natomiast ja po prostu nie mogłam znieść tego zapachu. Jeżeli chodzi teraz o mieszkańców, bardzo chciałam przeprosić, bo ja niestety, to miałam na myśli, niestety ten teren, na którym mieszkamy, a nie mieszkańców, których bardzo lubię. Przepraszam bardzo. Bardzo proszę o zgłaszanie się do zadawania pytań. Bardzo proszę pani. Ja, Edyta Skrzyniarz, mieszkanka ulicy Sosnowej. Pan prezes mnie bardzo dobrze zna, bo był taki czas, kiedy współpracowaliśmy jak najbardziej. Chcieliśmy rozwiązać ten problem, który naprawdę dotkliwie dotyka mieszkańców ulicy Poprzecznej i Sosnowej. Ja mam takie stanowisko, że w tej chwili, odkąd zaczęła funkcjonować sortownia śmieci, problemem dla nas nie jest wysypisko śmieci, tylko właśnie funkcjonowanie tej sortowni. I wydawałoby się, że to, co pan prezes tutaj prezentował, czy pracownicy, rzeczywiście duże zmiany na korzyść, jednakże ten problem cały czas istnieje. I z tego powodu mam pytanie do pana dyrektora Listwana, czy są takie miejscowości, w których funkcjonują sortownie śmieci, i nie ma problemu odorowego. Bardzo proszę. Bo pan będzie miał przekrój tych na województwie małopolskim, tych nie wiem ile tych sortowni jest, ale... W większości przypadków budownictwo mieszkaniowe lokuje się w pewnym oddaleniu od składowisk, bo nie da się ukryć, że w pewnych sytuacjach zawsze się zdarzy, no, że będzie ta uciążliwość. No, niestety próbujemy dochodzić do najlepszych dostępnych technologii, no ale powiedziałbym, że tam, gdzie są blisko składowisk, to zawsze jakieś skargi napływają. Jest tylko kwestia, jak dużo. I zobaczymy, no bo państwa obiekt traktowaliśmy jako ten, który zrobił jeden z największych postępów technicznych w ostatnim okresie. Teraz zasygnalizowano nam problem. Cała rzecz przy rozwiązywaniu to była nasza, poza tym, żeśmy się z państwem spotkali, to później ostro wzięliśmy się do rozmów z inżynierami, z technologami nad tym. Odpowiemy pani na to, jak no za parę miesięcy. To zależy od tego. Pierwsze, to co mówiłem, nie chcę się powtarzać. Zróbmy coś z tymi zielonymi. Przyjrzyjmy się sprawie technologii podsitowej. No i zobaczymy, jak będzie dalej. Natomiast przy takiej lokalizacji, jaką państwo macie, to naprawdę będzie mistrzostwo sztuki, jak nam się uda tam ten problem tak zrobić, żebyście państwo rzeczywiście nie skarżyli się. Ja jeszcze chciałam dodać, że ja w przeciągu tych kilku lat odbyłam kilkanaście wizyt właśnie do sortowni śmieci. I zauważyłam taką zależność. Chodzi mi o plac dojrzewania. Na placu dojrzewania składowany jest odpad, ten ostateczny, prawda, który wychodzi z sortowni. Kiedy docierał do mnie odór, bardzo intensywny, kierowałam się w stronę właśnie sortowni śmieci i praktycznie w 90% odór pokrywał się z odpadem, który parował i właśnie leżał na tym składzie dojrzewania. I ja uważam, że takim znaczącym właśnie
czynnikiem, który wpływa na ten odór pojawiający się w okolicach Sosnowej i Leśnej jest właśnie ten odpad. I chciałam zapytać, odkąd pan prezes zaczął właśnie stosować te plandeki przykrywające? Bo być może, że tak się stanie, że w tym roku, kiedy będzie bardziej hermetycznie to zablokowane, to wtedy po prostu nie będzie tego odoru. Bo uważam też, że kluczem do rozwiązania spraw odorowych jest tak zwana hermetyzacja, czyli całkowicie zamknięta sortownia śmieci, żeby te po prostu drzwi nie były tam, gdzie jest składowana ta góra śmieci otwarta i właśnie place dojrzewania powinny być zabudowane z odpowiednią wentylacją. Ja to stanowisko znam z Gdańska, tam właśnie jest taki patrol ekologiczny i w długich rozmowach, to już od paru lat właśnie tam rozmawiam z tymi osobami i oni podają takie rozwiązania. Hermetyzacja to jest po prostu klucz do rozwiązania problemów odorowych. Ja odpowiem, że jeżeli chodzi o plandeki, tutaj nie wszyscy je stosują. Myśmy je zastosowali na w drugiej fazie dojrzewania bardzo niedawno, bo to było w końcówce poprzedniego roku. W tej chwili pryzmy w drugiej fazie dojrzewania są pod odpowiednią zagubioną włókniną. My oczywiście ją musimy co jakiś czas wymieniać, dlatego że to nie jest taki rodzaj włókniny jak ten geocover, który jest w pierwszej fazie dojrzewania. Tam on po prostu nie łączy się z odpadem. Tu no niestety jest przykryty, więc on troszkę też zmienia swoje właściwości fizyczne, więc musimy go wymieniać, ale to jest niedawna praktyka. My mamy nadzieję, że to da efekt. Całkowita hermetyzacja miejsca, gdzie odbieramy odpady, czyli hali przyjęcia odpadów, moim zdaniem jest niemożliwa. Ja zwiedziłem bardzo dużo sortowni. Mam porównanie, szczerze mówiąc, mam porównanie z sortowniami. Nie chcę tutaj mówić o innych, bo oni się nie mogą bronić, więc nie będę się wypowiadał. Ja mam swoje zdanie na temat odorów, jakie pojawiają się w innych sortowniach. Natomiast jeżeli chodzi o Gdańsk, Szadułki, no to tutaj świeżo tak naprawdę kierownik jest po konferencji, kierownik Bazan był w Gdańsku. Może coś więcej na temat zastosowanych tam technologii powiedzieć, może bardziej w kuluarach, bo on tutaj chyba, że będzie chciał teraz powiedzieć. No, był też na składowisku, no, przekazał mi, jak to składowisko funkcjonuje. No, jeżeli będzie się chciał teraz wypowiedzieć lub później w kuluarach, to zapraszam do niego, ponieważ on był w Szadułkach. No nie wiem, kierowniku, czy będę kłamał, czy tak różowo, to chyba tam nie wygląda. Moi Państwo, jeżeli mogę zabrać tylko głos, nie wiem, czy to jest to miejsce, gdzie powinniśmy rozważać technologie, procesy zachodzące. Moi Państwo, żeby rzeczywiście wgłębić się w temat, trzeba mieć raz wiedzę techniczną, technologiczną, może troszeczkę doświadczenia. Oczywiście nie ujmując nikomu, bo nie mam wiedzy, czy jesteśmy przygotowani na takie merytoryczne rozmowy, ale mówimy o hermetyzacji. Super, ale nie wiem, czy ktoś z Państwa był na biogazowni. Też wszystko hermetycznie wydaje się, ale kiedyś trzeba to wyciągnąć. I co wtedy? Jeżeli nie, zapraszam, umówimy się, zawiozę Państwa do biogazowni. Na moment, kiedy to się wyciąga, na czas, kiedy to się rozładowywuje, na czas, kiedy się to wywozi, na drogę, którą pokonują te samochody, drodzy Państwo. Myślę, że wiemy, mamy zasygnalizowane, że musimy z czymś jeszcze powalczyć. Wiemy, że na składowisku zrobione jest bardzo wiele i praktycznie ono już nie ma żadnych uciążliwości, bądź one są ograniczone do minimum. Jeżeli jest konieczność popracowania znowu nad biologiczno-mechanicznym przetwarzaniem odpadów komunalnych, będziemy to czynić. Spotkamy się za rok, przeanalizujemy, czy są efekty, czy nie ma. Tutaj na tej sali tego nie zrobimy, drodzy Państwo. To znowu ciężkie godziny pracy, ciężkie godziny pracy na miejscu, nie tutaj.
Mało tego, moi Państwo, no też mamy, ja uważam, bardzo dobrze wykształconą i wykwalifikowaną kadrę i kierowniczą, i pracowników, więc są to elementy takie bieżącej pracy, z którymi jeżeli występują uciążliwości, to my musimy sobie poradzić. Bardzo proszę o zadawanie pytań, tylko dodam, panie wójcie, w Bukowni nasi mieszkańcy no, mogą pytać o wszystko. Ale ja nie mówię, żeby nie pytać, tylko moi Państwo, czy da coś pytanie i odpowiedzi technologiczne, niejednokrotnie skomplikowane, bądź takie, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Jeżeli tak, zachęcam do pytania, natomiast to mówię, potem na podstawie jakichś tam odpowiedzi można wyciągnąć zbyt pochopne, bądź niekiedy mylne wnioski i to budzi moją obawę tylko. Szanowni Państwo, czy są jeszcze jakieś pytania z sali? Znaczy się, ja mam pytanie, cały czas będę wracać do tego ruchu drogowego. Liczę na to, że pan kierownik zdeklaruje się, ponieważ tutaj miłemu sąsiadowi pan polecił donosy składać, pan z komunalki, ale ja składałam takie donosy dwa razy. Podawałam kolor samochodu, o której godzinie jechał, żeby sprawdzić nazwisko kierowcy. Rozmawiałam z paniami przez telefon i do dzisiejszego dnia problem dalej jest i istnieje. Także ja tutaj przyjechałam, przepraszam specjalnie po to, żeby ktoś złożył jakąś oficjalną deklarację na temat pohamowania kierowców z komunalki. Także bardzo bym prosiła o zainteresowanie w tej kwestii, bo były telefony, były skargi i dalej jest problem. A kierowcy sporadycznie, bo sporadycznie śmieją się po prostu ludziom z Poprzecznej w twarz. Myślę, że śmiać się nie śmieją, natomiast jeżeli ktoś ma za ciężką nogę, to my porozmawiamy, jeszcze raz zrobimy takie spotkanie. Natomiast tak naprawdę będzie to trzeba stwierdzić w praktyce i tak naprawdę kogoś złapać, bo ja odpowiedzialności zbiorowej no, nie mogę stosować do wszystkich kierowców. Pewnie zdarzają się kierowcy, którzy przesadzają. Na sali też wśród nas są pewnie kierowcy, którzy też przesadzają przy ograniczeniu prędkości do 50. No tak jest niestety, natomiast muszę mieć zidentyfikowanych tych ludzi. Jeżeli były zgłoszenia, gdzie pani zgłaszała to? I podawała pani numery rejestracyjne? Nie podawałam numeru rejestracyjnego, podawałam godzinę przejazdu tej śmieciarki, podawałam jej kolor. Podawałam, że był to starszy być kierowca. Może to wystarczy, czasami być może to wystarczy, natomiast wie pani, to też kierowca będzie słowo przeciwko słowu, bo no my sprawdzimy na GPS-ie, natomiast tam może dwa, trzy samochody podobne. My mamy kolorystykę bardzo podobną samochodów. Jedna część tych nowszych, które kupujemy już teraz, bo odnawiamy bardzo mocno tabor, to są samochody innego koloru, ale jednolite, białe. Druga część to jest nasza kolorystyka jeszcze przyjęta przy przyjmowaniu barw naszych. To są samochody innego koloru. Tutaj po kolorze będzie ciężko, że tak powiem, sprawdzić. Dobrze by było zapisać numer rejestracyjny, co najmniej, bo może się zdarzyć tak, że dwa samochody. Ja zwrócę uwagę w każdym razie, bo nie dyskutujmy tu o szczegółach. Jeżeli pani zgłosi numer rejestracyjny, proszę to zgłosić na sekretariat najlepiej, bo to trafi do mnie wtedy i ja na pewno taką sprawę potraktuję poważnie, bo takie sprawy zawsze traktuję poważnie. Tylko, że odczucie szybkiej jazdy bez pomiaru prędkości to też jest odczucie. My to będziemy musieli sprawdzić na GPS-ie, bo jeżeli on się poruszał 40, no to tutaj nic nie zrobimy. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie Jacek, jeszcze. Ja jeszcze mam pytanie odnośnie sortowni. To znaczy, od kiedy działa sortownia? Czy uzyskała pozwolenie na budowę i jaka była opinia RDOŚ-u w kontekście bliskiej zabudowy mieszkaniowej? Sortownia działa od 2015 roku. Jest niewyobrażalne przy tego typu inwestycji, żeby nie uzyskała jakiegokolwiek pozytywnej opinii służb i to nie tylko z RDOŚ-u, bo to jest decyzja środowiskowa. To jest pozwolenie na budowę, to jest instalacja regionalna. Pozwolenie na budowę to tak naprawdę to jest jedna mała cząstka tego, co my uzyskujemy. To jest bardzo niewielka cząstka. Taka sortownia nawet wybudowana, gdyby nie miała pozwoleń, gdyby nie było decyzji środowiskowej, gdyby nie było odpowiednich instrukcji. Teraz wchodzą jeszcze operaty pożarowe. Teraz jeszcze wchodzą zmiany pozwoleń zintegrowanych, które
musimy wprowadzić do 5 września zgodnie z nowelizacją ustawy o odpadach. No, nie mogę na to pytanie odpowiedzieć inaczej, jak no nie wyobrażam sobie, żeby taka instalacja działała. Ale my się chyba nie rozumiemy. Nie chodzi, co trzeba do pozwolenia, bo muszę panu powiedzieć, że ja doskonale wiem, co potrzeba do pozwolenia postawić taki obiekt. Natomiast nie chodzi, jaka jest opinia RDOŚ-u na ten temat. I czy tam było zawarte jakaś konkluzja odnośnie bliskiej zabudowy mieszkaniowej ulicy Poprzecznej, Leśnej i okolicznych? Decyzja środowiskowa była określona, w jakim miejscu powstaje i w jakim otoczeniu. Były wszystkie opinie i były pozytywne opinie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pytanie tam z rogu sali. Proszę włączyć mikrofon jednak. Dobry wieczór, Jakub Grabowski z ulicy Sosnowej. Ja mam pytanie do pana dyrektora z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Chciałem się zapytać, ile było przeprowadzonych, udokumentowanych kontroli od roku 2013, jeżeli chodzi o tutaj wnioski mieszkańców, o uciążliwość związaną z odorami? No ja tego nie wiem. Musiałbym panu odpisać, mogę, jak pan poda swój adres do korespondencji, to panu odpowiemy. Dodatkowo jeszcze drugie pytanie a propos kontroli. Czy każda z tych kontroli wykryła, że wszystko odbywa się prawidłowo, czy jednak któraś z kontroli wykazała, że są jakieś nieprawidłowości związane z ulatnianiem się odorów? No, na początku 2013 to była cała seria kontroli z pomiarami, których efektem było wykazanie wszystkich nieprawidłowości, wniknięcie w problemy technologiczne, współpraca przy, no, w jakiś sposób nakierowywaniu i zmuszaniu wczesnego kierownictwa do podejmowania poważnych decyzji, bo to były bardzo duże inwestycje i to, żeście Państwo odczuli, to no, już pierwsze efekty po pół roku od pierwszego spotkania. Czy wiązały się z tymi kontrolami jakiekolwiek kary nałożone na przedsiębiorstwa? No tego nie pamiętam. Dla mnie istotne było wprowadzenie istotnych zmian technologicznych. Natomiast o karach czy o innych to mogę panu odpowiedzieć, ale podstawową dla mnie rzeczą to było jak najszybciej usprawnić proces technologiczny i to jak państwo widzicie w dużym stopniu zostało osiągnięte. Rozumiem, czyli jeżeli napiszę do Wojewódzkiego Inspektoratu, to zostanie mi udzielona taka odpowiedź, prawda? Do tak. Liczby kontroli. Tak. Dobrze, dziękuję ślicznie. Bardzo dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania stali? Bardzo proszę tutaj pani Zofia. Może jeszcze się tu wstawić. No ja już rozmawiałam, mieszkańcy mnie znają. Ja chciałabym powiedzieć tak, że w 2017 roku na pewno była kontrola z BIOŚ-u i wiem, że wyniki kontroli były po prostu wszystko bez uchybień, czyli wszystko jest prawidłowo. To co ja wiem. A najczęściej Stanisława Poczęsny, ulica Leśna. Najczęściej odory występowały w nocy. Najczęściej, ewentualnie wczesnym rankiem. Wczesnym rankiem i w nocy. Więc ja mówię, jak ja już wstawałam rano po nieprzespanej północy, gdzie męczyłam się z odorami, bo jak zamkłam okno, to zostałam w odorze, na zewnątrz był odór, w środku był odór. Jak wstawałam rano, to już nie miałam siły ani ochoty dzwonić gdziekolwiek. Najczęściej właśnie były odory w nocy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, no nie już, nie widzę zgłoszeń do zadawania pytań z sali. A ja jeszcze mogę? Oczywiście, tak. Bardzo proszę. Ja jestem mieszkańcem ulicy Sosnowej. Chciałem się dowiedzieć tutaj, jaką część w ogólnej masie tych odpadów stanowią odpady zielone wytwarzane przez mieszkańców gminy Bukowno konkretnie. W jakim stopniu zastosowanie innych rozwiązań zbierania tych odpadów może poprawić te warunki odorowe ogólnie na wysypisku. Bo jeżeli to jest powiedzmy 3%, jak wiemy, jest to regionalna instalacja, czyli te odpady są zwożone z całej Małopolski, a pewnie i nie tylko, może to być takie rozwiązanie stosowane przez naszą gminę, po prostu nie mieć istotnego wpływu. Czy
może spodziewać się jakieś odpowiedzi na... Znaczy ja w tej chwili nie pamiętam dokładnie ilości odpadów z zielonych z Bukowna. Bukowno stanowić może gdzieś około 15%, ponieważ gdzieś są wśród tych gmin, które my zbieramy, gminy, które w ogóle nie oddają odpadów zielonych. Na przykład przykładem jest Sułoszowa, która kompostuje odpady zielone. Dość dużo, jeszcze z jednej gminy przywozimy, jeżeli pan będzie chciał dokładne dane, nie wiem, czy kierownik tutaj być może pamięta z Bukowna, ile jest przywożonych, ale macha mi tutaj, że nie, ale jeżeli będzie chciał pan się dowiedzieć, to tutaj do kierownika Adama Muchajera proszę jutro zadzwonić i poda dokładną ilość przywożonych odpadów z Bukowna. My przyjmujemy tych odpadów 5000 ton na całe składowisko. Znaczy na kompostownię odpadów zielonych w ciągu do 5 tysięcy, niecałe 5 tysięcy, około 4,5 tysiąca ton. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę jeszcze pani zamiar. Tak, w nawiązaniu do wypowiedzi pana burmistrza, czy się doczekamy tych obsadzeń drzewami zielonymi liściastymi, bo już też wcześniej rozmawiałam z panem prezesem, no ale jakoś widoku nie ma. Więc czy się w ogóle doczekamy, bo my tam naprawdę nie potrafimy żyć. Przyjdzie lato, naprawdę będzie to samo. Mogę to zapewnić. To znaczy, co innego jest składowisko, które ma taki pas i z dwóch stron już były takie, z trzech stron właściwie były takie obsadzenia. Dwa lata temu obsadzaliśmy od strony Bolesławia, z jednej strony, gdzie mamy wjazd na składowisku, jest niestety pas drogowy, tam będą zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli tam nie będzie pasu drogowego, to być może będziemy mogli też z tamtej strony obsadzać składowisko. Więc nie z wszystkich stron jest ani możliwości technicznych, nie ma z niektórych stron. To są zaszłości już stare, które sięgają kilku albo nawet kilkunastu lat. Myśmy już obsadzali jedną stronę składowiska. Natomiast jeżeli chodzi, no sortownie, to takich możliwości raczej nie ma, bo raczej nie ma takiego przepisu, który mówi, że jest konieczność. Będziemy obsadzić, no, możemy obsadzić i zastanowimy się na tym, czy nie obsadzić jeszcze dodatkowo tam ale to tylko przy bioreaktorach, to możemy jeszcze dosadzić trochę drzewek. Tam są dosadzone drzewa, ale możemy jeszcze zrobić taką akcję. Natomiast ja kiedyś tutaj burmistrzowi proponowałem, że gdyby znalazło się jakieś miejsce tutaj od strony Sosnowej, Leśnej, należące oczywiście do gminy, to my możemy przekazać drzewka, zakupić te drzewka i te drzewka, no, tymi drzewkami można by obsadzić, no, ale już niestety nie teren nasz, ale to chodzi tutaj o MBP. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zbliżamy się chyba powoli już do końca. Ja chcę Państwu bardzo serdecznie podziękować. Ale słowo ostatnie należy się gospodarzowi miasta. Panie burmistrzu, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy to będzie podsumowanie, ale takie kilka uwag. Czyli tak, zaczęliśmy od tego, że najprościej pomóc sobie wszystkim to jest te worki i myślę, że niezwłocznie tutaj z Zakładem Gospodarki Komunalnej będziemy w ten układ, że tak powiem, dyskusji, czy worki perforowane, czy usłyszymy jakieś kontenery. Jest to sprawa do dyskusji. Kolejny problem to jest tego zakrzywienia. Panie prezesie, ja tylko nie chciałem polemizować, ale paragraf 11 mówi wyraźnie, że składowisko odpadów otacza się, w związku z tym nie ma tutaj musi się, nie musi się, można i można, ja otacza mówię, się. Ja mówiłem o MBP-ie, panie prezesie. No więc otacza się. Dobra, więc zostawmy to, bo ja uważam, że te nasadzenia, które zrobiliście, po prostu one się nie udały, bo taka jest prawda. No i dlatego wnioskowałem, żeby je powtórzyć i zrobić w miarę skuteczne i tam, gdzie się da, bo zdaję sobie sprawę, że od strony stawów osadowych jest ciąg komunikacyjny, droga technologiczna, no to tam się nie posadzi. Logika nakazuje, że tego się tam nie posadzi. Natomiast tak, jeszcze chodzi o tej bliskości. Szanowni Państwo, my wszystko musimy zrobić, żeby mieszkańcom, szczególnie tu najbliżej położonych terenów, zrobić wszystko, ażeby tą uciążliwość zlikwidować. Bo ja chcę powiedzieć jedno. Tam byli najpierw ludzie, a potem przyszedł przemysł. Tam byli najpierw mieszkańcy ulicy Poprzecznej, a potem wybudowano sortownię. Ja nie wchodzę w to, bo tak jak tu padło, na pewno wszystkie wymagane dokumenty są i są dopuszczające. Powiem tylko jedno, że gmina Bukowno na żadnym z etapów nie brała udziału w jakimkolwiek opiniowaniu tych inwestycji. To, że była świadomość,
nie graniczymy bezpośrednio z tą inwestycją. W związku z tym byliśmy pominięci w jakimkolwiek opiniowaniu, decydowaniu i tak dalej. Ale powiedziałem, najpierw byli ludzie, potem przyszła działalność gospodarcza i teraz my musimy zrobić wszystko, żeby przywrócić tą równowagę, żeby tym ludziom umożliwić, niech sobie działa przedsiębiorstwo, niech sobie działa przemysł, ale trzeba zrobić wszystko, żeby te uciążliwości wyeliminować. I pocieszające jest to, że trzy podmioty i jak słyszycie, Zakład Gospodarki Komunalnej Bolesław, ja się zdeklarowałem i tu słyszymy od pana inspektora z Krakowa, że każdy swoją drogą będzie prowadził badania i mam nadzieję, że będziemy je honorować i szanować, wyniki, które każdy z nas osiągnie, a zakładam, że każdy będzie miał inne. Tak jest życie. Myślę, że jakąś średnią potem się wyciągnie i wspólny wniosek znajdziemy, jeżeli znajdziemy już naprawdę, czy potwierdzimy źródło, które może się ujawniło nowe, to zrobimy wszystko wspólnie, dwie gminy, bo to chodzi szczególnie o dwie gminy. Ta uciążliwość rzadko dociera do Orkusza, a chyba nawet w ogóle, w związku z tym, jeżeli nam nie będzie zależeć, to nikomu więcej nie będzie zależeć. I myślę, panie inspektorze, że również pan dołoży wszelkich starań, aby te kontrole, które były, ja nie mówię, żeby się kończyły mandatami, jak tam kolega pytał, właściwie zadali pytanie i wyszli, tylko konkretnymi rozstrzygnięciami, bo takowe już mieliśmy w waszej działalności, gdzie rzeczywiście, jeżeli były zalecenia przesypywania, to się stosuje, zbiory zlikwidowano. W związku z tym szukajmy kolejnych kroków, kolejnych rozwiązań. Szanowni Państwo, ja przedtem powiedziałem, że stać nas na to. Ja myślę, że jeżeli przynajmniej gminie Bukowno uda się takie wyniki zrobić, pomiary jeszcze w tym roku, to nie omieszkam zorganizować kolejne spotkanie, choćby przedstawić tylko wyniki nasze, jeżeli będą pozostali mieli, albo się uzgodnimy, że na przykład będzie to początek przyszłego roku, bo ktoś już zrobił, tylko nie ma analizy tego, bo i tak może być, no to ewentualnie przesuniemy. Natomiast myślę, że raz na 4 lata, czy raz na kadencję spotkanie, a tak przynajmniej do tej pory się zapowiadało, że było, uważam, że dalej jest to nie do przyjęcia. W związku z tym, dlatego ja nawet wnioskowałbym, żeby 2 razy w roku poświęcić te 2-3 godziny, powiedzieć sobie, co kto myśli o tym, co jest źle, po to tylko, żeby nam się lepiej tutaj mieszkało i nie było żadnych zarzutów, a władzy do władzy, radni do radni, mieszkańcy do mieszkańców, bo jesteśmy od lat zżyci, kiedy byliśmy jedną gminą i myślę, że powinniśmy razem współpracować dla dobra zarówno mieszkańców i Bolesławia, i Bukowna. Serdecznie Państwu dziękuję, dziękuję przybyłym gościom. Jeżeli będzie takie spotkanie, na pewno zostaniecie poinformowani, może jeszcze wcześniej niż teraz, być może to był zbyt krótki czas, ale myślę, że każdy się uczy, jak tutaj padło, uczymy się całe życie, w związku z tym do zobaczenia na kolejnym spotkaniu, jeśli chodzi o odory. Dziękuję bardzo.